Hej, cześć. Jest to wprowadzenie do rozmów naszej społeczności. Społeczności OB Moja Nowa Pasja. Jej członkowie to zarówno początkujący, jak i bardziej doświadczeni podróżnicy, dzielące się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, jak i uwagami na temat przeżytych doświadczeń. Szukamy odpowiedzi na swoje pytania. Wymiana tych doświadczeń ma na celu wspólny rozwój, do którego przecież nieustannie dążymy. Na naszych rozmowach poruszamy tematy snów, świadomych snów, OB, życia, życia po tamtej stronie, jak i szeroko rozumianego samorozwoju oraz wiele, wiele innych. Społeczność powstała z pasji, jaką stał się dla nas świat duchowy, OB i samorozwój. Połączyła nas przede wszystkim chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi i opowiedzenia o tym komuś, kto nas wysłucha, zrozumie, że to, czego doświadczyliśmy, jest prawdziwe. To właśnie tu mamy przestrzeń, gdzie możemy swobodnie wypowiedzieć się w tej kwestii. Ufam, że nie przez przypadek do nas trafiłeś. Być może nasze rozmowy natchną Cię do popatrzenia na tematy, które Cię dotyczą pod innym kątem. Być może pomogą zrobić krok do przodu. Może też się zdarzyć, że zrobisz jednak krok wstecz, który akurat w tej właśnie chwili jest Tobie tak potrzebny. Ufam, że jest w tym jakiś głębszy sens, głębszy zamysł. Zaproszenie do naszej społeczności znajdziesz w opisie tego filmu, także słyszymy się na Discordzie i serdecznie pozdrawiam, Mariusz. Czekamy na Sandrę, co powie. No, aha, i potem będziecie to rozkminiać wszyscy, co po kolei? Znaczy nie, bo chodzi o to, że mi się śniło, że uczyłem Sandrę i Mariusza, obę, a Sandra później napisała, że jej się śniło, że ja ją uczyłem, nie? O, no to już jakieś sprzężenie jest. No, dobrze, że to, wiesz, zapamiętaliśmy, nie? No. No, fajnie. Super. Postępy robicie, mega. No spoko. A ty jak po live'ie u Jarka? Trochę otworzyły się nowe możliwości, nowe opcje? Powiem ci tak, oprócz tego, że wczoraj zasnęłam, to no, tak. Trochę w głowie poukładał na nowo. No, poukładał, powiem ci, poukładał. No fajnie. No, on to, kurczę, mega tłumaczy i tak prosto z mostu i tak dalej. Czasami obali człowiek, jak, kurde, no, wszystko, nie? Bez ogródek, prosto jak jest i czasem człowiek też trochę nie ogarnia, co on tu mówi, ale tak później jak się przemyśli, no tak, kurde, no coś w tym jest. Powiem ci tak. Nie, ja przynajmniej mogę powiedzieć z swojego punktu widzenia, jak ja pierwszy raz słuchałam te wszystkie jego, ale jak to miał jeszcze po staremu, nie, ten samorozwój, no powiem ci, że pierwszy raz, dopiero po drugim razie, to zaczęły mi się bardziej otwierać już, nie, te kanały, bo to jednak, jak ktoś miał wcześniej do czynienia, powiedzmy, z tą duchowością, to podejrzewam, że wam jest łatwiej, a ja jak tak, wiesz, tak nagle to do mnie przyszło, no to mi się musiało to naprawdę pootwierać te niektóre drzwi. Nie no, ty tam wiesz, czy tak nagle, no jakoś tak to się układa. Stopniowo, nie? Dokładnie, coraz jakieś informacje dochodzą, coraz jakieś klepki się przestawiają w tym muzeum. No, to też zależy od tego, no niech samemu się chce tego, nie? To, no, tak, się... tak. Przede wszystkim, właśnie, przede wszystkim jak samemu się chce. Kto jak szuka, to, czy ten znajduje. Do tego... No, podejrzewam, że jak ktoś tam sobie włączy ten filmik, znaczy ten jego, tego live'a, powiedzmy, nie usłyszy tak jakby z ulicy, no to powie, co jakiś, kurde, gościu sobie chyba coś zajarał, nie? No, i gada. I ostro zajarał, no. Oj, odleciał, ktoś by tak powiedział, nie? No tak, tak może wyglądać przecież. Nie dotrze do niektórych, niektórzy część zrozumieją, a niektórzy wszystko zrozumieją.
Mogę się pod tym podpisać. No ale powiem wam, że gościu jest mega, bo ja jego filmiki kiedy zaczęłam, powiedzmy od kwietnia, nie? Później myśmy w lipcu i w sierpniu mieli spotkanie. No to kurczę, na to pierwsze spotkanie takie, no wiadomo, nie wiedziałam, jak będzie ten pierwszy kontakt, jak to wszystko, ale nie, bardzo pozytywnie. Potem już na drugim to już w ogóle super luz. Nie, w porządku, ale nie uwierzycie. Jezus, po tym spotkaniu myśmy mieli chyba ze 2 czy 3 godziny. Jak potem jechałam z powrotem, no bo to jednak parę godzin jechaliśmy z Warszawy na południe Polski, jak mnie strasznie głowa bolała. Ja nie, mnie raczej głowa nie boli, ale rozumiecie, mi normalnie dudniło w głowie. Ja mówię, o matko. No. Tyle informacji. Tyle informacji, no. No. Mózg trawił na wysokich obrotach chyba. Żebyś wiedział, No, żebyś coś wiedział. koło tego. O, ciekawe, ciekawe. No fajnie, fajnie, fajnie. A co, w ogóle jeszcze przerabialiście? Bo nie słuchałam tego od poniedziałku, bo w poniedziałek mi chyba nie było, nie? Czy byłam w poniedziałek jeszcze od cyrku? Nie byłam. Co przerabialiście tam, jeśli można? A to O czym zaglądaj na rozmawialiście? YouTube, na ten, co tam chcesz. W sumie to Wiesz co? na bieżąco wrzucam. Niemalże. Wiem, ale nie bardzo tam miałam czas w A, pracy nawet. no. Wiem, tak to ciężko streścić. No, ale dużo ciekawych tematów tam jest. Tak, no nie powtórzyć codziennie coś innego, także to Każdy wszystko tak jakąś zarejestrować. swoją cząstkę dał do tego. No i Nowe to dobre. techniki też żeście Coraz nowe. opracowywali? Techniki, Nie, tak techniki. to różnie, no. Każdy coś tam swojego dorzucił, ale to mówię, praktycznie codziennie to coś innego, nie jest tego. No. Także Ja wiem, mi ciężko to jest do chyba tego. w tym tygodniu doszło z tymi hipnagogami, że ten, wiesz, dyktafon sobie biorę i zapisuję to przy zasypianiu, to co mi się ten pojawia. Tak? No. I I jak? słuchaj, to pierwszej nocy, no to później byłem pod wrażeniem, jak to odsłuchiwam, to z 15 może mam różnych tych, wiesz, epizodów Co kurde, nieźle pamiętasz, zapisanych. dobrze, że tak No. dobrze jeszcze No później to. wspomniałeś. No, i wiesz, coś mi się przedstawi i zaraz sobie mówię, powtarzam, co nie? I dyktafon to mi nagrywa. I zaraz chwila przerwy i zaraz znowu coś, już kolejna scenka, już inna scenka. I tak. Ale to, że nie uśniesz tak od razu, nie? Że to jeszcze No, wiecie, tak i tak trzyma ten. się tak. I tak parę tam mam, i później już słyszę, już chrapię, już cisza. Wahasz się jeszcze na granicy, ale nie śpisz. Ja to mówię, to No. zaraz, kurde, tak mi spanie od razu bierze. Ale ja to w sumie do tej pory to tak zawsze miałem, że ten. Żona to też No. była pod wrażeniem, bo tam mówi 2-3 sekundy i ciebie już nie ma i ty już śpisz, co nie? Ale teraz już tak bardziej świadomie staram się zasypiać i znaczy w sumie zasypiam. I zauważam te obrazy, te hipnagogi. No to No, wiesz, to super. Chwila, nie? no. No i I się takie dzieje. kurde różne przekazy. No i ciekawsze, mniej ciekawsze, Ale to ale cały też czas coś jest. nagrywasz i po prostu w trakcie mówisz. No, w Czy się sumie przebudzasz? już ze 3-4 noce. To nie to, że się przebudzam, bo to ja jeszcze tak nie śpię, wiesz? Bo to jest ten moment właśnie Taki zasypiania, jak pół gdyby. na pół, nie? Jeszcze jesteś No, coś takiego. takiego, no, tak może 60% jeszcze nie śpię, a 40% już tak jakbym wchodził w sen. I A jak no. mówisz, powiedz mi, to się nie rozbudzasz? Nie rozbudzasz, nie rozbudzacie Wiesz to? co, no nie, no tak sobie szepczę i ten, i No bo to jakoś tak nie. jakby nie śpisz I jeszcze, nie? jakoś Bo to nie, jest tak jakby. tak, jeszcze nie śpię, To co bo to nie? tak jakby nie sen jeszcze jest. Ale w Wiesz, sumie, no, no mów. ja ostatnio miałem coś takiego w robocie. Właśnie sobie siedziałem i tam jakiegoś chyba audiobooka słuchałem. No. I takie mi, wiesz, nagle też, wiesz, tak jakby przed na spanie mnie wziął i mi też mi się takie coś, kurde, tam, wiesz, No. przywalało. No, tak jak mówię, chwila to była, tam, wiesz, to parę minut było. Ale to mówię, to jest takie chwila, tak jak niby śpisz, niby nie śpisz, takie, kurde, nie kojarzysz, nie, że już się przysypia. To jest pół na pół, prawie już się, można powiedzieć, że usypia. No, a Tylko kwestia tego, żeby zapamiętać, nie, żeby w tym momencie tak, się tak bo jakby słuchaj, no bo na ocknąć, drugi nie? dzień, no to może, nie wiem, coś tam z dwie historie pamiętałem, co nie? Ale jak ja zacząłem to przesłuchiwać, a i zaczęło mi się przypominać, a no rzeczywiście to było, i już piszę, i już sobie na zeszyt przepisuję, co nie? Następna, no rzeczywiście to też było. I tak, kurde, piszę, patrzę już.
już 15 tych, myślę, jacie, Wow, no. ale tego jest, no. Na drugi dzień to tam, nie wiem, może ze 2-3, ale znowu wczoraj to też z 10, jak nie lepiej. No ale to czasami taki, to chyba od dnia też zależy, nie? To nie jest chyba tak, że tak non Tak, stop to, no można. też jak tam zmęczony byłem bardziej czy coś, No. to tam może coś zjedno, ale nawet chyba nie zdążyłem nagrać i usnąłem od razu. A wiecie co, ja mam was takie pytanie, czy na przykład zauważyliście, jak w ciągu dnia jesteście bardziej świadomi? Nie, tam powiedzmy, może nawet nie robicie testy rzeczywistości, ale po prostu uświadamiacie sobie, że jesteście tu, tu i teraz, nie kręcicie historii. I na przykład te sny są bardziej takie jakby, no więcej macie triggerów i ten w śnie taką możliwość wybudzania macie większą, nie Tak, mi się zauważyliście też tak tego? wydaje. Mi się też tak wydaje, że tak jest Bo właśnie. kurczę, teraz akurat miałam taki, znaczy gorszy, to nie można powiedzieć gorszy, tylko tak skręciłam się trochę w historię i tak, no to mówię, te sny to też były takie, no takie opowieści i właśnie No. ani żadnych triggerów, ani to było takie, no, Płytkie, płytsze trochę. płytsze, no. No bo to nawet wystarczy, nawet ja to zauważyłem, że nawet jak się tam o czymś poczyta, posłucha czegoś, nie, to już to samo to nawet w ciągu dnia. Ja nawet w ciągu dnia, tak jak ja na przykład w pracy jestem, tam jakieś radio włączałem sobie, a właśnie jakiś taki był dzień, że tam nie włączałem, słuchałem sobie czegoś, to też to daje, także tak się człowiek inaczej nastawia już. Że to się inaczej odczuwa już. Czyli też to musi coś mieć z tym, no bo tak jak robię tam czy jakieś informacji, słucha tam wiadomo w radiu, coś tam się, to jest taki kurde, i to nic nie daje, a mówię, jak z tym, to ja sobie wyciszyłem tak samo się i to też to jest jakieś, to daje efekty. No, właśnie w nocy, no to. To dobrze, to też dałeś mi potwierdzenie, czyli. Ja bym No nie, chciał no bo to. trigger. Ta, no, taki się zauważy coś, no nie, że to czymś tam jest. Ja na przykład to z tymi snami tak samo też, to ja ostatnio jakoś tak właśnie co nie pamiętałem. Ile tam, chyba ze 3 dni temu miałem tak samo sen, że pamiętałem go. A znowu, Naprawdę? teraz znowu, O, no to no już i podstęp. znowu. No No i to wiesz, i nic to nie właśnie tak jak mówię, mówiłeś, Marek. no nie mówię, bo akurat nie było, kiedy wczoraj No, tam się nie no, włączałem, no, bo też no. tam posłuchałem na YouTubie tego. Mówię, wiesz, i to tak się. Ale to Wow. właśnie ja miałem właśnie wtedy, miałem po tym dniu, co ci mówię, co słuchałem właśnie jakiś tam tego audiobooka. Później słuchałem tam jakiś na YouTubie sobie jeszcze, wiesz, tych związanych, wiesz, z tym wszystkim. I to tak chyba to dużo daje, Wow, wiesz. no to To jednak ten super. test, ta. No to super. Coś Michał chciał powiedzieć. Znaczy, no po tym live'ie, nie? To ja tak właśnie próbuję tak sobie uświadamiać, nie? Co jakiś czas. Codziennie, nie? W trakcie robienia jakichś tam typowych jakichś rzeczy, obowiązków, nie? Tak uświadamiać właśnie tu i teraz, nie? No, ale to chyba trzeba tego, właśnie to tak jest potrzebne, to, bo to No jest liczę właśnie, że właśnie na podstawa. zasadzie tych triggerów, nie? Że coś mi się No. zdziwiło i coś mi załapie. Ciężko ogólnie tak się przestawić, znaczy ciężko, no ciężko z tymi myślami ogólnie ogarnąć, żeby tak jakiś tam innych, No, no żeby nie wszystkim. kręcić, żeby nie Tak, zacząć tak. kręcić, bo ja wam powiem, jakbyśmy jeszcze by było inaczej, jakbyśmy byli odizolowani i nie mielibyśmy, powiedzmy, radio by nie grało, ktoś by tam telewizora nie puścił, Tak. ludzie by nie przyszli, bo oczywiście, no co, o jednym się tylko teraz mówi, nie? I Tak, każdy człowiek tak tam się zagada. zagada, no właśnie, i jeżeli by tego nie było, to by też nam było, powiedzmy, być lepiej, pewniej być świadomi, nie? A tutaj znowu się człowiek wkręca, spróbuje coś rozmawiać, ten i znowu odlatuje, nie? I potem znowu ma te myśli i znowu już przyszłość. Przyszłość już widzi znowu w następnych kolorach, takie jak nie wiadomo jaka No będzie. właśnie, to jeszcze przyszłość to dobrze, a jak czasami się człowiek cofa z tą przyszłością, te wspomnienia, wszystko tam sobie jeszcze nie ogarnia tego i to jest też właśnie ciężkie. Z tymi właśnie przeszłością, żeby sobie to zamknąć, te tematy, nie? Wszystkie No, te woreczki nie, trzeba no, poodcinać. Ale ja no wam powiem, no właśnie. właśnie, nie wiem, ostatnio wam się chwaliłam, nie? Że już wydawało mi się, że te worki odcinałam, ale powiem wam, o, znowu dostałam doświadczenie. O, Wraca, dostałam, wraca no, trochę. o, 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 no.
Chcesz opowiedzieć więcej szczegółów? Nie, To nie, było. nie, 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 nie chcę opowiedzieć, ale mówię wam, że toś tak już wydaje, że człowiek jest taki, tak jakby już przepracował to, a tu bach, znowu Tak, przychodzi, nie? To właśnie dlatego to trzeba dużo też pracy nad sobą, no. Żeby to zmienić. W sensie mówisz, że myślałaś, że przepracowałaś jakieś historie, ale się okazało, że jednak nie. Wiesz co, bo ja kręciłam dużo wcześniej, wiesz to, ja żyłam cały czas w historii, nie? Tam nie potrafiłam ludziom przebaczyć, ja wiesz, cały czas żyłam tą przeszłością. No ale No wiesz, właśnie. pewne sytuacje spowodowały tak, że udało mi się to po prostu przeciąć te worki, no i już wydawało mi się, że żyję, wiesz, jako człowiek w miarę wolny. No ale sytuacja, no niestety, bardzo szybko zweryfikowała to. Tak jakby, no nie wiem, wydaje mi się, że tak jakby mi pokazano, czy już to przepracowałam, nie? No ale mi pokazano, że chyba jeszcze nie. No i... No tak, no bo to tak się mówi, no się z tym się żyje i to trzeba z tym żyć, nie tylko żeby No zapomnieć o tym, właśnie. nie? No właśnie, bo jak to byli, powiedzmy, rodzina była dalsza, no to wiadomo, ale jak to jest właśnie rodzina bliska, no to jeszcze nas niestety to dotyka, nie? No i... Tak, cały czas się ma z tym tak jakby kontakt, Kontakt, nie? nie? No Tak, no właśnie. mówię, to jest najlepsza sytuacja, bo jakby tak się odciąć gdzieś sobie na przykład wyjechać i w ogóle zmienić wszystko, nie? To wtedy to tak, można sobie to zmienić. Ale tak, żeby Tak, sobie... ale na ile byśmy sobie to uświadomili, że wracając tutaj, już byśmy No nie nie, no to popełniali, nie, nie? mówisz, że tak sobie zmienić całkowicie, że się po prostu wynieść gdzieś i już się nie cofać. A, się już No, to by było najlepsze, no mówię, tak No, sobie najlepiej, no zgadza się. zmienić się tak po prostu, to chyba trzeba czasu dużo, no, czasu i pracować nad tym, nie? Żeby to się zmieniło. No. No bo ja mam, znaczy, bo Jarek mówi, dla niego to jest, jeszcze wracając do niego, dla niego to jest, powiedzmy, bułka z masłem, no ale jak on już od początku, jak on widział, jak ludzie reagują, jak to jest, no to dla niego to było, wydaje mi się, że prostsze. Nie wiadomo, że on się też zmaga z jakimiś tam, no bo też jest człowiekiem, ale już jest świadomy tego, nie? Mi się wydaje, że on dłużej, po prostu tak samo, no dłużej w tym siedzi wszystkim i Tak, tak. to czas, chyba czas, nie? Potrzebny jest do tego. Czas, czas. No i trzeba jeszcze tymczasem jakoś to się zająć, żeby to samo się nie zmieni, nie? Tak, tak. Pracować trzeba. Ja się zastanawiam, czy sobie udało mi się taką jedną rzecz przepracować, czy mi się tylko wydaje, że się udało. Na co dzień nie mam z tym problemu, nie? Ale tak jakby coś, tak sobie myślę po tym, co Edyta mówi, że może jest coś tam zaszyte, no nie wiem, sam w sumie. Tak, to w sumie to czasami chwila i może to wszystko się cofnąć, nie? Że to się przypomni, nie? Uświadomi. No, jak mi inni przypominają, to... No właśnie, no to z tym jest ciężko. To, coś, to jego... się rusza coś, nie? Tak. No też Jarek o tym mówił, nie? Że jak, wiesz, inni... Nie wiedzą, że się przepracowało coś i tak dalej, nie? Tam jakiś przykład podawał, nie pamiętam już na czym. O tym bólu pleców kogoś tam? Czy głowy? Nie? No, coś było, był temat, no. Jeszcze ktoś tam, czy pisał do niego, że się męczył z bólem tak, pleców? Tak, plecy. Długo i utykał. I on sobie jakoś tak to rozpracował. I go przestało boleć, a później do mamy zadzwonił, nie? No, no, a ta wróciła. A ona, no, mu to wróciła. Ale tak łatwo to nie jest, to nie? I ten... I on już... No... No, jak stara ścieżka jest tak mocno wydeptana, no to jak idziesz nową, to zaraz próbuje cię ściągnąć na te stare tory. Cofnąć, tak. No. No nie, no dlatego, bo to znaczy, to się trzyma w głowie wszystko, tak? Dlatego to tak jest, że to się wszystko dawno było, a się ciągle o tym przypomina jeszcze nawet samemu, nie? Nawet tak, można... i tak. To tak jest. To tak jak jedziesz drogą, to jak jedziesz kolejnami. I cały czas, jak próbujesz trochę zjechać, no to jak jesteś nieświadomy, to znowu cię ściąga na kolejne, nie? No tak, i to w sumie nic nie zmienia, nie? Nawet nic nie zmienia, nawet się o tym myśli. No i znowu to zasilamy, nie? Tak. Na nowo. Hej, Sandra. Cześć. Hej. Hej, hej. Hej, misiaczki. Co tam? Cześć, cześć. A, jak tam nauka? Moja?
A, No. nie wiem właśnie. Wszystko zapomniałam. Trzeba powtórzyć. Nie zapisałaś? Nie, niestety nie. Nic nie pamiętam. Amnezja. No, ale jaka? Wiem, że śniłam jakieś obrazy, a co to było? Nie pamiętam. No nie, tak się jednak nie zapisze, to jest, nie, to już wylatuje z głowy. To znaczy, mi wyleciało od razu, jak wstałam. Aha. Bo jakbym pamiętała rano, to bym się sobie przypomniała w ciągu dnia, ale już rano miałam coś takiego, że co to było? Tak, to No. chwilę wystarczy o czymś innym pomyśleć, nie? I to już jest moment i wylatuje z Wiem, głowy. że niektórzy mówią, nie wiem, czy to działa, że jak się zapomni snu, ale jeszcze się leży w łóżku, to najlepiej właśnie się przekręcić na pozycję, w której się spało czy wstało. I może się przypomni. Znaczy ja wam powiem, jak ja na przykład teraz robię, jak ja na przykład nie mogę sobie przypomnieć jakiegoś tam to No. zaczynam wymyślać sen, nie? I powiem wam, że napiszę dwa, trzy zdania i mi wracają sny po kolei, powiem wam, no. Ale A, to to też w też fajny pomysł. zależności od nocy, nie? Czasami naprawdę dużo, dużo pamiętam, a czasami ostatnie i przedostatnie, nie? To jest tak, no. Zawsze coś. Zależności. No zawsze coś. No właśnie teraz się patrzyłam i zaczęłam pisać sny od zeszłego roku, no gdzieś od maja. No i mam, jak kalendarz macie, nie? Taki roczny kalendarz A4, taki wiem, to jest chyba A3, ten większy. No to mam cały zapisany i teraz drugi kończę. No to No, trochę tego nieźle. mam, nie? No. To Wow, informacji jest. gratuluję wytrwałości, no naprawdę. Wiesz co, no No, tak. nie, bo jak ja się akurat za coś wezmę, no to wiecie, to tak długo, aż już nawet Ciągnęłaś rodzinę, się, tak. no aż rodzinę zaczynam denerwować, bo to tak, wiecie, Aż za bardzo. aż za No bardzo, to. no. Tak. A ja Pomyśl o to widzisz, jestem rzeczywistości. lenie. Nie chcę się Ja. zapisywać. Znaczy, no Nie czasem. Tak, pamiętasz. najpierw. Nie, chodzi o to, że pamiętać to dużo snów. Zazwyczaj pamiętam. Nie zawsze, ale jednak przeważnie, tak? Tylko ja mam tak, dobra, będę pisać, zmobilizuję się. Pewnie minie miesiąc i kurczę, już mi się nie chce. Po co mi Wiesz, jak w ja mam? ogóle? W ogóle. Ja sobie wstaję, ostatnio zauważyłem, że tak ze 2-3 razy wstanę jakby w nocy przed tym finalnym obudzeniem się. I praktycznie za każdym razem, jak się budzę, a też co ciekawe, ja się tak teraz budzę ostatnio po około 2 godzinach snu, dosyć szybko i sobie zapisuję, nie? Dużo tego mam ostatnio. Zapisuję w swojej apce, polecam. Ja też zapisywałem. Ja zapisywałem też w twojej, Jaka widzisz, jak reklama jeszcze? fajnie No, się no zapisuje. Nie, ja pewnie, też pewnie. zapisywałem Bo to u siebie, także. ja mam odpalone, wiecie, ja mam odpalone na stronie dodaj. Ja mam od razu tam pole do wpisania snu. Pyk, 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 zapisz od razu, mam idę spać dalej. No A tak. ja przyznam wam, że odkąd mamy te różne rozmowy i wyzwania, to budzę się codziennie o tej samej godzinie przed budzikiem o 4:20 co. Ten Żartujesz, rząd. tak? No, pod Wow. rząd. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co No ale chodzi. Kto później. nade mną ślęczy? Ale później jeszcze Żartuję. dalej O, jeszcze tak, siedzisz później. zasypiam właśnie. O której się budzisz? 4:20, tak 6, tak coś Aha. właśnie w tych, tak, w tych min No. godzinie, w tej godzinie. Mi Czasem się wtedy. może wahać, nie? Ale o tej zawsze się budzę i tak się zdziwię, o co chodzi. Zwykle tak nie było. Mi wtedy przypada mniej więcej druga pobudka. Pierwszą mam około 2:30. Drugą mam po czwartej jakoś. Trzecią mam tak, no to powiedzmy, nie wiem, koło siódmej. To macie, ja tam znowu jak nie, Przerwało ja to coś. Przerwało coś, się Michał, tak. czy już skończyłeś? Nie, skończyłem. No Aha. wysypiam się, jeszcze mogę Ja dodać. mówię, ja to u siebie, to ja znowu się kładę i zasypiam i od razu jak budzik mnie obudzi, budzę się. Fajnie, Nie budzę. fajnie ci. No ale to też to w tej chwili, jakiś taki miałem okres, że też się budziłem co chwilę w nocy i nie mogłem usnąć, a teraz jakoś tak, że
Dlatego nawet i nie pamiętam tych snów w większości. To jest ciężko, żeby zapamiętać cokolwiek. Nie pamiętam nic. No tyle się śpi i nic się nie Nie ma pamięta. kiedy. A wysypiasz się? Tak, wysypiam. Znaczy w sumie wysypiam się. Ja szczerze powiem tak, to zależy w sumie ode mnie. Jak ja sobie powiem, że się nie wysypiam, to się nie wysypiam. A jak sobie mówię, że się wysypiam, to inaczej się czuję i rzeczywiście to pomaga. To dużo daje, że To się. tak, to racja. Jak Tak, się takim no. nastawieniem zaśnie, to jest różnica, No. też zobaczyłam po Tak, to sobie. wystarczy tylko złe słowo sobie powiedzieć, że się nie No. wyspałem i już od razu idzie, nie wyspałem się i ja już jestem niewyspany. Jak Jest jestem, taki, tak, powiedziałam. zgadza się, i taki cały dzień jest taki przymulony, nie? Tak, Mimo, tak, że słońce tak. świeci, a ty chodzisz taki, Tak. jakbyś faktycznie 3 godziny spał w nocy. No No to masz nie. To rację. co się mówi, to rzeczywiście tak jest. To się niestety większość rzeczy to się wmawia sobie. I to tak się sprawdza, że to jest, Program. żeby No, sobie to fakt. mówić. Tak. Jak sobie mówiłam, że będę wysypiać się, jak będę szła o 22 spać, to jak chodzi o tej godzinie, to się wysypiam za każdym razem. Ja mówię, czasami się położę 3 godziny, 4 godziny, nawet prześpię się i ja jestem wyspany i wstaję tak samo wcześnie rano. Nie muszę spać w ciągu dnia tam ani nic i jest w porządku. A jak śpię, czasami tam, że spałem nawet, nie wiem, tam powiedzmy się o 21 kładłem do 7, no to się nie wysypiałem. No nie, ja powinienem się wyspać. No, no, bo to jednak parę godzin jest snu, no. Tak, ja mówię, to dzieci mówię, śpią krócej, No. ale to tak jest, to niestety, Ja to jest jak ciężkie. miałem sny o lataniu, to wtedy się najbardziej wysypiałem. No widzisz. To było genialne, chociaż dawno temu już miałem ostatnio. To czyli musisz się nastawiać, że sobie latasz i wtedy będzie, tak będzie. No, się staram na jedną rzecz, na maksymalnie dwie rzeczy, nie? No właśnie, Nastawić. to nastawić, właśnie też to za bardzo się nie ma co nastawiać chyba, nie? Czym się bardziej Znaczy, tak staram nakręca? się, żeby intencja była czysta, nie? Na jakieś No tam właśnie, no tak. maksymalnie dwie rzeczy, żeby nie było to Też. takie rozwalone. Jarek też mówił, czy Jarek, czy myśmy tu mówili, nie? Że co, w jeden dzień to, Czarek chyba. Jeden dzień to, drugi tamto, trzeci tamto, nie? I to się No. taki miks robi. Wróci to do ciebie po tygodniu, a ty nawet zapominasz, że to chciałeś, nie? Tak. A powiedz mi, jak śnisz, jak latasz, czujesz się taki wolny, jak ptak? Znaczy, no taki nieograniczony, nie? Bo to jakby lecę gdzie chcę. Nic mnie nie ogranicza. No. No i samo to uczucie, nie, że sobie lecę, no to jest fajne, no. No tak. No to co wam z tym reptalianinem opowiadałem? Tam też sobie polatałem. Ale wtedy to nawet jakoś tą świadomość tak odzyskałem inaczej niż zazwyczaj, no. Co chcesz przez to powiedzieć? Że inaczej niż zawsze? Bo z jednej strony, no, że jakby pamiętasz sen, jakiś tam swój, i jakby takie jest uczucie, jak bardzo się było tam świadomym, nie, w tym śnie. No i jakby inaczej na przykład byłem świadomy, co mi się raz tak udało wyjść, tak jakby od początku do końca, tak nad ranem. To tak inaczej byłem świadomy, a inaczej na przykład wtedy jak latałem i na przykład inaczej jak do tego reptalianina żeśmy lecieli, a inaczej to ten Marcin teraz przygotowuje taki sen mój jeden, to sobie posłuchacie we czwartek, no dobry jest. No to spoko. To fajnie. No i wtedy Czwartek czy też się inaczej. poniedziałek? No chyba w czwartki wrzuca te sny, Tak, pewnie. sny w czwartki, a w A poniedziałki sny te. tam. No to oba. Aha, bo. Aha. Teraz ten z tygrysem to był od Sandry, tak? Tak, z tego co kojarzę i co rozmawialiśmy. No to teraz będzie ten.
o innej cywilizacji. No idziemy. Ja to zazwyczaj go słucham sobie w niedzielę, tak ją akurat najwięcej czasu to sobie włączam i słucham. Cały prawie dzień słuchuję te filmiki tam po kolei od początku lecę i słucham. Fajnie. To o czym jeszcze porozmawiamy? Jakieś ciekawe tematy macie do zarzucenia? Mi się tak ostatnio kojarzy to sanktuarium, nie? Tak? W sensie takie, powiedzmy, nasze grupowe. Aha. No i taka koncepcja, nie? Jakby, No. bo ten motyw nauczania się już przewija, nie? No właśnie, Że no. No dokładnie. w tym Zobacz. sanktuarium naszym się uczymy, jakby, nie? O, widzisz? No właśnie. Tak sobie Wspólne, zrobiliśmy, no. bo chcemy się wszyscy nauczyć, nie? Jak wyjść, no i. Mhm. I nawzajem się douczamy, tak? Jedni drugich. Tak, wszystko trzyma się w głowie, no, to A. tak jest. No, no mówię, mam, no ja tak samo ze szkoły, no to ze trzy sny już miałem takie, że tam albo w grupie, albo kilka osób, albo cała nasza ekipa tu z Discorda, albo tam wybrane osoby, ale właśnie klasa, szkoła, coś takiego, co nie? A tu też Fajnie. i u Michała, i u Sandry, i ten, także coś Ja jak, się zdziwiłem. Patryk to Coś w tym ty, jest, nie? Nauczaniem was. że ty, no widzisz. A no to było dobre, naprawdę. Ciekawe jestem, skąd to się wzięło. Michał, może jakieś powołanie? Ja ogólnie lubię uczyć, nie? Ale jakby No, no to taki. wszystko się zgadza. Ja lubię uczyć, ale dlaczego ja was uczyłem obę, jak sam nie umiem, nie? Może tam umiesz, Jak no nie ale umiesz? No i byliśmy. widzisz, sam Coś tam zaprzeczasz, jak mówiłeś. nie A umiesz. widzisz, Ty jesteś tylko nieświadomy, ale umiesz. No wiecie, i co widzisz? Jarek powiedział, nie? Jak to. No, Łata. zaraz łata by było. Łata na twarz, nie? Delikatnie mówiąc, na twarz. No. I widzicie, i No to jest właśnie. No właśnie, to jest stare pewien ciekawy punkt. przyzwyczajenia. No. No. Jakbyśmy jeszcze w to nie wierzyli, nie? No nie, to właśnie tak jest. Dopiero jak uwierzymy, to wtedy pójdzie, wtedy to łatwiej wszystko, nie? Całkowicie. Tak, to już pójdzie jak po maśle, jak to mówią. Trzeba do sanktuarium ściągnąć jakieś istoty, które Jarka ściągnijmy. uświadamiają. Jarek to chce, Ale żeby Jarek ma samemu sobie. swoje Tak, zajęcia. Jarek nie będzie nam tu Tak nic ma, naprowadzał. ale od ma w kilku jest, tak, nie wiem, wymiarach, no to my możemy wziąć jeden. Niech nam pomoże, niech nas szkoli. On też tam prowadzi Ja bym jakąś się szkołę, z tego co wiem. go bała. Takie Nie, psikusy by nam sam. porobił. Takie Nie, psikusy by nam nie, nie. porobił. On psikusy robił za młodu. Nie, teraz nie. Nie, no żartuję sobie, nie? Złym nauczycielem był, tak? Pstryknąłby nas w No ale. czoło, czy jak tam kogoś, No nie? właśnie, no właśnie. On przecież opowiadał, nie? Że pstryknął kogoś w czoło, on odzyskał świadomość, nie? Jakby był taki full świadomy, a później go pyknął w czoło, nie? I on po prostu odlatuje, bo nie wie, co się dzieje. To przecież jakbyś. Moglibyśmy zaprosić kogoś takiego, nie? Do sanktuarium naszego. Puknąłby nas w twarz, w czółko i wiecie, nie? I tak byśmy może zostali. Ocknąłby się człowiek, nie? Ale No. tak, żebyśmy zostali cały czas już świadomi, to nie tak, że znowu byśmy Żebyśmy załapali, to byśmy zostali, no. załapali, no. No, na przykład świadome sny, ogólnie świadome sny, no to myślę, że każdy z was tu miał, nie? I jakby myślę, że pamiętacie z tego wszystko, nie? Czyli to jest jakby. Trzeba mieć jakby odpowiedni poziom świadomości, nie? No i Dokładnie. jak wyjdziecie, wiecie, od początku do końca, to myślę, że tą świadomość się ma i się jakby większość pamięta. Większość czy wszystko, no tak mnie się No, wydaje. no. No ja ten pierwszy swój, no to miałem chwilę nieświadomości, jak wszedłem w akcję, ale później powrót był cały czas na świadomości i wracam i otwieram oczy i już w ciele się budzę, co nie? No i wszystko pamiętam. Szczegóły. Takie coś. Tak to jest. A też słuchałem, nie wiem, czy znacie tego Jarka Bzomę? Tak. Tak. No, no. Tak. Te No, 16 wywiadów? te książ... On te Nie, śnienie książki. progresywne, nie?
No, on tam z tym OB też trochę miał, co nie? Tak, Audiobooki, tak. książki jego słucham, co nie? Tej pierwszej na razie. Tam jeszcze trochę mam. I właśnie, ale on tak dużo odpowiedzi właśnie w snach dostawał i w hipnagogach, co nie? Znaczy przynajmniej z tego, co pisze. Że kładł się i zadawał pytanie opiekunom, czy tam Tak, on do z tym, swojej duszy. on z No. tym MTJ-em, on cały czas mówi o tym MTJ-cie, nie? No, MTJ, dusza, czekaj, i jeszcze, no, on jakoś tam nazwał to też swoją drugą, tam pomocnika czy coś, czy tam kobietę, już nie pamiętam jakoś tak. Po swojemu. No, i no, ale właśnie kładł się, zadawał pytanie i w snach dostawał odpowiedź, a później to interpretował. To nie, bo tu całkiem inna historia, a on to później interpretował. A, ten samochód to znaczyło ciało, coś tam, i że coś tam, coś tam. I Tak, no takie. nie, on bardzo dużo, tak, on interpretuje. Potem jak liczby, to na jakim jesteś tym poziomie tych ciał, bo on właśnie, on rozróżnia strasznie te ciała astralne, bo, no, Jezus, No ale to. bramaniczne, tak jakieś tego bardzo dużo on to właśnie, te ciała tam rozróżnia, no. No. I to tak właśnie próbuję nawiązać do tych moich hipnagów, że tu tyle ich mamy, że może to też bym musiał się skupić na tych też pytaniach może jakie miałem i tu jak to by zinterpretować, że bo on właśnie podobnie i hipnagogi i w snach dostał odpowiedzi. A ty hipnagogami możesz sterować? Kierować, co ma się dziać Wiesz i tak dalej? co? No nie, to mi się pojawia tak, że tak Aha. przysypiam i pojawia się historia i ją rejestruję, tam sobie mówię do dyktafonu i zaraz kładę się, chwila i zaraz następna. Aha, myślałam, że Ale możesz tym manipulować jakieś powiem ci, że chyba ostatnio coś sobie. próbowałem właśnie zacząć o czymś myśleć, czy coś sobie wyobrażać i chyba właśnie dalej się coś historia pociągnęła. Ale to jeszcze muszę potrenować trochę. Czyli czas jeszcze na to, no tak, to takie jest No, no, kombinować, trzeba tak właśnie, no. to trzeba samemu potestować sobie wszystko, nie? To Tak takie jest. bo myślałam, że, czy możesz sobie wyobrazić kogoś, że przychodzi do ciebie, podaje ci ręki i nagle wylatujesz, nie? Czy O, coś takiego jest można temat, zrobić? jest temat. No, no, chyba spróbuję. Fajne. W Fajne, końcu fajne. wczoraj usłyszałam ten pisk czy szum w uszach, o którym mówiliście. Naprawdę? Tak? Usłyszałaś? Tak. Po prostu pierwszy raz poszłam spać bez nagrania. I dlatego pewnie. A Zwykle widzisz. zawsze coś sobie puszczałam, nie? Tak, Aha. no, też czułam. Tak myślę, poddać się temu? Ale później Ojej. myślę, ale Mariusz przecież czeka, to nie mogę. I tak. I Aha. zasnęłam. Tak. No tak, ale No, tak się. ja na przykład mam coś takiego, te piski takie też tak samo jak są w uszach, słyszę je i zaczynam się na tym skupiać. To mi to się wycisza i już jakoś tak myśli błądzą i nie mogę tego. Ucieka to wtedy gdzieś. Nie? Czym się bardziej chcę skupić na tym. Tak jakby samo to idzie, a na chwilę jak się zaczyna na tym skupiać, to ucieka. Okej, Tak właśnie może po prostu tak się wsłucha i może samo się nasili no. No czasem, właśnie, albo. ale ja próbuję się wsłuchać, czym się bardziej wsłuchuję, skupiam się na tym, to wtedy ucieka, no. No mówię, to trzeba pewnie jakoś inaczej do tego podejść. Albo sobie wyobraź, że nie wiem, masz jakąś kolbę i sobie je podgłośniasz po prostu dźwięki i sobie nimi Mi manipuluje się też czymś tam. tak wydaje, jak w tej chwili sobie pomyślałem, mówię, może się na tym nie trzeba skupiać, po prostu to samo musi, jakby tak, nie, że samo pójdzie i wtedy, no. To i tak nieźle, jak słyszymy to, chyba i się No, zdrowimy. ale Sandra, nie wiem, czy Mówiłam. słyszałaś, jest news. Marek zapamiętał sen. Naprawdę? No i Super. dopiero Kurz, jest i super. mówi, no, ekstra. Ty, sukces, Muszę do sukces. Marcina wysłać. A, no tak. O, to super. A wy nie chcieliście wysyłać swoich snów, tak a propos? No, Nie. Michał coś wysłał. O, Ja Michał, no tak właśnie, szukałem, bo. co bym tam mógł, ale same jakieś krótkie historie tylko Nie, mam trzeba, no bo udział. to co będzie puszczał za historię, jak nie będziemy nic wysyłać. No, ja wysłałam mu łącznie 3. Myślę, a niech ma na zapas. Nie, może się przyda. Mówił, że No ale wykorzysta, ty to więc masz. cieszę się.
ty masz standard długie masz, to wtedy możesz coś jeszcze tam rozwinąć. A czasami Ale nie są zawsze, jakieś czasem są chujowe. urywki. No tak. Ale No masz ten, czego co teraz może zrobił? masz z czego wybrać, o. No nie. Ostatnio znalazłam dzienniczek z 2000 chyba. Nie wiem, czy trzeciego, czy 13. No Nie, to. raczej 13. No, I też sporo masz tego było. zapis. Jejku, że byłam żoną Schwarzeneggera, miałam takie sny. Fajne, albo Al Pacino, mafia, fajne, fajne. To Ja to fajne, lubię. no. Fajne historie. Tak, było jakieś dużo z potworami, smokami. No różnie, nigdy chyba nie miałam takich snów horrorów, żebym miała się bać i obudzić się z krzykiem czy coś. Końce świata były, ale to straszne, ale żadnych jakichś horrorów. I fajny motyw w snach mam taki, że jak czuję się niebezpieczeństwo albo czuję się zagrożona, to zawsze, ale to zawsze ktoś w śnie nagle się pojawia, żeby mi pomóc. Zawsze. Nigdy nie jestem sama wtedy. I No taki motyw zauważyłam. masz a ja mam pomocników. a ja mam coś takiego, znaczy mam coś takiego, miałem kiedyś, pamiętam jak byłem mały, do tej pory nawet to pamiętam, że miałem takie sny, takie straszne, że tak samo, pamiętam, tak się płakałem, darłem się, pamiętam, mama mnie budziła, tam wtedy jakoś to takie były historie straszne, do dzisiaj pamiętam to wszystko, takie Wow. to mówię, straszne były takie te sny. Coś tam się takiego działo, że to aż krzyczałem w nocy, tam pomówiłem, mówili mi, że historie były dobre. To mój taki pierwszy sen był właśnie. A to mówiłam wam. Porwały mnie goryle, wyskoczyły z batonu z Grześków. Później mnie porwały, właśnie zaprowadziły do szatni do wodza, goryla. Powiedział, że mam wracać do babci, bo jakiś kanibal chce ją zjeść. Miałam, byłam wtedy w podstawówce, nie? Ale miałam taki sen. Nie wiem skąd mi się to wzięło, bo nigdy o tym nie słyszałam. I No nie, ten. ale Wracam do fajnie. domu, patrzę, a moja babcia niewzruszona patrzy, jak kanibal przed nią stoi, się oblizuje tylko i przeciera tam nożowidelec, nie? I tyle ze snu. No. No nie, tak się mówi, weź to I z krzykiem do mamy. wymyślać to tak bez snu, to by się chyba nie dało, nie? No właśnie, Jakieś. ale śmieszny motyw. Nie wiem, czy ja tego dziadka widziałam, co tam był też po drodze we śnie, ale później zobaczyłam go na żywo. I nie wiem, czy ja już go rzeczywiście wcześniej widziałam, czy pierwszy raz. I tak myślałam sobie, to jest ten dziadek ze snu, co dał nam te batony, z których te właśnie goryle wyskoczyły. I ja. Nie, to była Fajne. fantazja. Tak, wtedy to ja się bałam strasznie, bo mamę pobiegłam do łóżka. No. Sporo. A może Marek chcesz opowiedzieć ten swój zapamiętany sen po O, tak długim właśnie. czasie? Nie, ja to mogę powiedzieć, że tak w skrócie powiem, ja to No. tak dużo co tego, co ja nie no, musiałem to przeczytać, co zapisałem. Ale to pamiętam, byłem gdzieś to było, nie wiem, jakiś to las był czy coś. I jakieś, nie wiem, to tak wyglądało, jakby ludzie, jakieś takie potwory. I goniłem. Ja z kimś byłem, tam kilka osób, bo my uciekaliśmy przed tymi potworami. I to tak się ciągnęło dosyć długo, bo to było przez jakieś lasy. I wyszliśmy jakimś pociągiem, że ten pociąg stał na stacji, myśmy siedzieli do tego pociągu i uciekaliśmy. I te potwory tak co jakiś czas nas goniały. Znaczy to nie były może potwory, to tak wygląda jakby ludzie były. I to tak mówię, takie fajne to dosyć było, ale takie trochę takie straszne. I to tak mówię, później już tak się, wiesz, urwało. Ale no mówię, no to jedyny sen to już od dawna, ja No, dawno nie no pamiętałem ale żadnych snów. super, To mówię, to jest progres. pierwszy No sen, właśnie, taki, fajnie. który właśnie zapamiętałem. No świetnie. Teraz Ale był to ja tylko mówię, lepszy. to było, mówię, właśnie po tym, jak tak się bardziej człowiek właśnie tak nastawił na to wszystko i No widzisz, no, nie wiem, no jakoś coś to potwierdzasz. musi być. Jednak. Ja A na staram się w tej przykład chwili. spróbuj mentalnie ściągnąć sobie tą amnezję na przykład na te sny. Ja ci powiem, że ja tak samo, ja teraz się staram odłączyć od jakichś tam informacji, od telewizji, oglądania jakichś tam wiadomości, ja już w ogóle się odciąłem już chyba cały tydzień nie oglądam, tak jakby
wiesz, żadnych nie słucham niczego i takie tak, bo to chyba to nic nie daje, tylko człowiek gorzej ma tak jakby namieszane w głowie, to się tam człowiek powiem sprawdza. Ci, że pomaga, ja już tak mam 6 lat i spoko jest. No, to rzeczywiście. Zgadzam się. Nie, znaczy nie, ja tam mówię, na przykład jakieś filmy tam lubię oglądać, chociaż też w tym tygodniu też nawet nie miałem kiedy oglądać, ale lubię oglądać telewizję, ale nie wiadomości staram się odcinać od wiadomości, od tych wszystkich, bo to nic nie pomaga. Tylko człowiek tak samo myśli, co tam się, co się będzie działo, co tam jakieś informacje. I to się w tej głowie wszystko tak miesza, nie? Jeszcze tymi innymi rzeczami. Jak sobie policzyć, ile jest pozytywnych informacji, a ile negatywnych w tym przekazie, tak jakby zastanowi, co nie? No właśnie, tak, chciałam cię zapytać, ile masz pozytywnych informacji, no bo od paru lat nie słyszałam ani jednej. Dla nas nie ma żadnych w sumie z tego, nie? Tak jest. Wtedy to nie byłoby wiadomości pewnie. Ale widzicie, jak nami media sterują. Jak okropnie sterują. To jest nieprawdopodobne. Człowiek to w głowie zostaje, no bo to zostaje w głowie. Niestety, ja to na przykład mam, że tam coś się pomyśli. Tak na przykład tutaj epidemii, no bo że to tak samo teraz znowu tam już zaczynają krzyczeć, znowu jakaś trzecia fala. To człowiek tak to usłyszy, to sprawdzić tam ile dzisiaj tych przypadków tam znowu było, tych zachorowań, nie? I tak już taka się robi choroba głupia, że to... Ja wam powiem, bo nie wiem, czy to ktoś, powiedzcie mi, z was nie zadał sobie trudu i powiedzmy codziennie nie sprawdzał, ile było tych zakażonych, bo dzisiaj chyba było 15, wczoraj też coś podobnie. Czy myśmy... No tak, no właśnie... Rozumiecie, jak to macie już rok, bo wczoraj czy jakoś to było rok, bo już ktoś właśnie mówił, nie, tylko żebyście nie śpiewali 100 lat, nie? Już były takie memy. No to powiedzcie mi, jak statystycznie to chyba już całą Polskę, to z każdego Polaka już to chyba objęło, rozumiecie, wiecie o co? No bo było mniej, bo było po 5 tysięcy, 4 tysiące, nie wiem, czy 2 tysiące, no ale teraz jak jest po 15, po 14, no to popatrzcie się, co macie codziennie, jakby to zliczyć, no, wydaje mi się, że już praktycznie każdy powinien przejść. Widzicie, jak to wygląda. To my wiemy, że obraz jest zdeformowany, tak, z tego przekazu, co podają. I właśnie, tę negatywność uwypuklają, że takie tam umieralność, to tamto. A teraz sobie wyobraźmy, żeby mówili pozytywnie, tak? No, jest tak i tak, ale nawet jakby ktoś dostał to czy tamto, to ma 99,8% szans, że przeżyje to. I jaki jest przekaz wtedy, nie? A nie straszą, takie, śmakie, tu jakieś liczby podają, ale nie mamy odniesienia nawet, co nie? No nie mamy, bo nie wiadomo, ile testów robią, jaka jest statystyka. Dokładnie. Chodzi właśnie o tą ilość testów. Nie wiadomo, jakie są testy, że to nie są testy dla ludzi, tylko laboratoryjne. Czemu mówią, że my mamy ciągle dezynfekować się w tych maskach? Chodzi ludzie nie wiedzą, jak my będziemy się ciągle dezynfekować, to my naturalną barierę bakterii zniszczymy już całkiem. Ludzie nie chodzą przez rok do lekarzy, no to jak mają mnie chorować? Jak jest teleporada? No ludzie, popatrzcie się. Jak może teleporada? Przecież badania muszą być robione, jak niektórzy ludzie, prawda, jakieś takie cięższe leki biorą. No to raz na pół roku, czy raz na 3 miesiące. A tutaj nie ma teleporada, ale jak teleporada? To człowiek człowieka nawet nie widzi. To jak? To oni, ci lekarze już są tak, mają taką, no nie wiem, że telepatycznie potrafię człowieka wyleczyć. No i to się jedno z drugim się ten, no i oni potem oczywiście cała afera, bo tyle ludzi umarło. Nie wiadomo, czy na to umarło, czy na choroby współistniejące, czy po prostu o to, że my nie mamy dostępu do lekarzy. Jeszcze strach biorąc do tego pożywienie, jakie jest, no i mamy taki wynik. Jest tak samo u mnie przy firmie, jest, rozumiesz, tam znajomy sobie otworzył, te maseczki robią, nie? Takie te chirurgiczne. Był taki okres, że przestali to robić. Już mówi, będzie się zwijał, bo tam dwie maszyny kupił. To tak tłukło, że to po prostu, to oni tam 1000 tego robili po prostu dziennie. To chodziło 24 godziny na dobę. I już przez lato już tam się uspokoiło. Teraz tak samo, bo już mówi, że już chyba to zamyka, mówi, bo nie ma. A w tej chwili zaczęli znowu, mówi, 24 godziny znowu tłuką. Znowu jest zapotrzebowanie na to i idzie. Tak, i znowu się to ożywiło. Tak jakby, mówię, co się zaczęło, to mówię, znowu tak jakby teraz to samo idzie znowu.
to oni to nakręcą, że znowu będzie tak samo, to co było wcześniej. Bo to nie wychodzi inaczej, także to jest, nie ma się co w ogóle okay. tego słuchać, bo to nie tak zmienia. Jest. Dobra. A skąd czerpiecie dobre informacje? Z wnętrza siebie. Ja wam powiem, jak o. tak, jak już jest tak źle, jak tak sobie, hey, nie Chris. Wiem, też to macie napraw. Siemka, hey. Chris. Jak tak siądziecie o. sobie i tak odwalicie no, siemka, wszystkie... siemka, tylko że ja jadę wozem i wolę nie przeszkadzać wam szumem. Dobry. Zobaczyć ewentualnie, co się tutaj dzieje na chwilę. Nie ma szumu, nie ma szumu. Słychać, no. Nie ma szumu. No, no to dobrze. No bo się tu trzaska ten wóz cały. No, to nie wiem, czy wiesz, ale Chris jest jako trzeci, który już się pokazał na kamerce zaraz po tobie. Tak? Tak, przez przypadek, każdy się przez przypadek już pokazuje powoli. Myślisz, że to jest przypadek? Nie sądzę. No, teraz się mogę pokazać za 5 minut, bo dzisiaj lepiej wygląda. No, ja gorzej, więc ja odpadam. No. Ciekawa jestem, kto następny w kolejce. No nie, na kogo wypadnie, na tego tak. Ben. No i co tam dzisiaj ciekawego? Wszystko poruszamy. Same ciekawe rzeczy. No, newsa dzisiaj mamy konkretnego. Marek Sen zapamiętał. A! Brawo! Ekstra. No to jest kroczek. No, jasne. Coś się dzieje. Uczymy się. Michał uczy każdy, kto może, kogo może. No. Michał nas uczy, ale nie wiem, czy chcemy tam. No pierwszy... Dajmy nauczyć. A pamiętasz ten Sandra, co przy tym przystanku, co właśnie Michał miał ten kurs no robić, nie, ale nikt nie chciał. Tak, no właśnie wszyscy poszli. No a teraz już się polepszyło, już słuchaliśmy, chociaż my dwoje. Jeszcze to znaczy, ja też słuchałam? Pamiętali o czym i ja o czym. To no właśnie, ale widzisz, dlatego jakieś obrazy były, a dalej to już tak... Hmm. Nie pamiętam, co tam było, nie? To jak teraz ekstra. Nie pamiętam, to następnym razem zapamiętam wszystko i jeszcze ci sama powiem, czego nie nauczyłeś. No ja chętnie. Tak, jak strzelać dobrze, nie? I przetrwać w Afganistanie. Pamiętam właśnie. No, mam nadzieję, że to nie są proroczesne. Nie. Chyba nie. Chyba raczej nie. Czyli stanowcze i zdecydowane być może. Tak, właśnie tak. A co tam, Chris, dobrego u ciebie słychać? A, jeżdżę, w pracy jestem. A. I nas gonią po prostu od sasa do lasa, no i o, kolejny wyjazd. Aha. Właśnie, nie mamy czasu nawet jak zjechać kawę dopić. O. Tylko trzeba kursować. Czysto w kawę. Aha. Gdzie? Dobra, no nic, muszę odpadać. No, luzik. Dzięki za trzymaj się. I drogi, uważaj na najwyżej chwilowo na nasłuchu najwyżej, ale spoko, tak to nie będę zajmował dobra. Zbytnio głosu. No to popad. No, jakby co. Hej. Trzymaj się, hej. No, hej. No i tak. A ty, Mariusz, miałeś jakieś wrażenie ogólnie? Wiesz co, z kulą, czy coś? Czy zasnąłeś szybko? Tak, tylko wizualizowałem trochę na samym początku. A w sumie nawet na samym początku, przed pójściem spać, to jeszcze nawet fizycznie tutaj przyszedłem, kulę zrobiłem, tego. O! No i poszedłem spać. I tam coś troszkę. Trochę, no, wołałem ciebie, Patryka, wszystkich i nawet chyba żadnej hipnagogii nie nagrałem tym razem. Tak szybko mi się zasnęło. Ustałeś sobie spokojnie. No? Tak szybko mi się zasnęło, fajnie. Tak, to ja też to chyba z tym, co było chyba wcześniej, jak żeśmy w tym trójkącie, co u ciebie miało być w tym trójkącie, też sobie tak samo myślałem sobie, skupiałem się nad nim. No. I odcięło mnie. Się skończył trójkąt, zgasł. Hmm. I tyle.
Tak jest, że kurde, tego snu niestety potrzebuje. Przynajmniej ciało. No. No właśnie, tak jest. A jeszcze teraz tak samo, może tak jakoś to też jest ten okres taki zimowy, to może bardziej. Jakoś tak latem, chyba bardziej, ja to jak jest wiosna, lato, to chyba lepiej to przechodzę niż te zimowe pory. Miejscu no to masz tak jak ja też je lubię zimy jakoś tak. Jak człowiek był dzieckiem, to inaczej, a teraz to no, wolę słońce, no słońce, ciepło. Ja się zastanawiam, czemu ja się akurat w Polsce urodziłam. Dla mnie klimat by był idealny, to śródziemnomorski. Ja uwielbiam właśnie ciepło, musiałeś, słońce, palmy. Musiałeś to przeżyć pewnie. No. No właśnie, może właśnie tak powiedziałaś sobie kiedyś, musiałeś. Nie lubię polskiego klimatu i bo. I musiało to przyjść. No taka, że jeszcze zima była, to takie kurcze, zima. Tak, pewnie pomyślałeś sobie kiedyś, jak można w Polsce mieszkać, nie wyobrażam sobie. No to po. Czemu Polska? Tak. Wszędzie tylko nie Polska. Why me? Sprawdzimy i Polskę, nie? Jak to jest. A wam się marzy jakiś kraj? Inny? Gdzie byście mogli zamieszkać? Mnie się teraz sporo marzy. Co? Mnie się teraz sporo marzy. Bo ja mam dość tego kraju. O kurczę. Przepraszam, co powiedziałeś, bo nie dosłyszałam. Nie, po prostu ja jestem na etapie stwierdzenia, że ten kraj to jest komunistyczno-socjalistyczny i tylko żeby wyciągnąć jak najwięcej kasy od obywateli. No więc mam tego dość. Tak, to w sumie moim zdaniem to też nie zależy jaki kraj, aby to się wszystko dla siebie układało i to wtedy to w sumie nie ma bardzo znaczenia, jaki to będzie kraj, czy jaki tam co będzie O, no, klimat, to właśnie nie. historyjka to mi się gdzieś przypomniała. za Nie gra... wiem. Myślałeś gdzieś za granicę, żeby wyjechać jakoś niedługo czy coś? Gdzieś do za granicę, do Rzeszowa. Nie, no żartuję. Zobaczymy. Na razie szukam pracy, gdzie mi dadzą umowę za granicą. Gdzie się trafi, to będzie. Poza To coś Unią tu jest najlepiej. na poza, widzisz? To historia mi się przypomniała. Taki było coś, że młody chłopak właśnie uciekł ze swojego rodzinnego miasta i tak jeździ, szuka, gdzie by tu się osiedlić, bo tam mu tak niewygodnie było, co nie, i w ogóle już mu się przestało podobać. No i trafił na jakieś tam miasto i siedzi taki mędrzec gdzieś tam na skrzyżowaniu i podchodzi do tego mędrca, czy tam, no, i pyta się, jak tutaj się żyje w tym mieście, coś tam, co nie, tego. A on mówi, a skąd ty pochodzisz, skąd przychodzisz? No, z tego i z tego miasta, tam podał nazwę. No to tutaj będzie tak samo. To nie zależy od miejsca za bardzo, tylko od... Tak, ja mówię, dlatego to tak Wiesz, ale w jest. każdym miejscu jest coś, nie? Plus i minus, ale czy tam kiedyś w jakimś fajnym, gdzie jest zawsze ciepło, gdzie ludzie ponoć mają takie fajne podejście, że do pracy lekko podchodzą, mają dużo przerwy i mało tam Może tak naprawdę Grecja? praktycznie nie ma kin, ani nie, tam nie ma kin za bardzo, ani telewizji, tam ludzie wychodzą, że tak powiem, na zewnątrz i bawią się, tańczą do muzyki gdzieś na plaży. Może I Grecja, pamiętam, że to siesta było. i te sprawy? Nie, bo tam było coś takiego, że praca to jest chyba od 6 do 12, później masz dłuższą przerwę i chyba od 14 tam trochę. W piątki jest dzień krótszy, bo weekend, w poniedziałek wolne, no bo po weekendzie coś tam było takiego, nie? Fajne Jadzie. życie tam mają i nie Ale przejmują kiedy się to tym. I ci się, zawsze lato, nie to. Sandra, kiedy to ci się śniło? Ja wiedziałam, że to. Ja ci zaraz znajdę, ja ci zaraz znajdę. Nie no, nie pamiętam, przepraszam. Czytałam Nie o no, tym, jakaś Polka fajnie. tam mieszkała i mówiła, jak to wygląda, że tam Kto ludzie Znaczy, się nie, ja wam przejmują. powiem, że tak jest w Na czym? Hiszpanii. W te w porę, jak jest gorąco lato, to tak.
W Hiszpanii i we Włoszech tak mają. Oni mają te siesty. Przychodzą rano. No ale oni pewnie też później... tam narzekają. No tak, na gorąc, no bo... ale jest, no... Tak jest. Coś tam tak, ciekawe na co mogą narzekać wtedy, zastanawiam się. No mi się wydaje, że to wszędzie, gdzie by tak nie było, co, jak jest tak super fajnie dla nas, to się wydaje, to byśmy też narzekali. Tak jakby wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? Nie, właśnie wszędzie dobrze tam, gdzie ja jestem. No nie, to znaczy, kwestia właśnie wszyscy jedziemy do Norwegii. Ułożenia tego w głowie. No. Tak, podejścia do tego. No nie, wiadomo, że wszędzie można pracować, a jak sobie już mówił, jest, jak mi się nie chce iść tam tej pracy. No ale... I to tak ciągle się będzie człowiek narzekał. No to przecież to co? No to będziesz, nie będzie dobrze, nie? No to nie pomoże w niczym. Tak. No, bo już od Jarka pewnie Sandra byś łatę dostała, mi się zdaje. Za co? No, za te twoje przekonanie. Jakie? No, wszędzie dobrze, gdzie bla, 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 coś tam. Ale tak się mówi, takie ale no to widzisz, i zobacz, jak sobie wkładasz tak do głowy, bo tak się tak, mówi. Tak, to się nie mówi, tylko to się myśli już. To się nie mówi, to ty ja to tak powiedziałeś. Ale wiesz, że słowa mają moc. Wszechświat cały czas nasłuchuje. To jest swoje przekonanie, że mają moc, nie zmienię. No, może i tak. To w dużej mierze od nas zależy, co nie? I od naszych interpretacji. Od chęci naszych wyborów. Się... No. Jak to wszystko. Także dookoła może szaleć cyklon, a my możemy być nieporuszeni w tym oku cyklonu, gdzie jest spokój i cisza. Coś fajnego w tym znaleźć, nie? No. A nawet taką historię słyszałem o tym, o gościu, co nawet nie zauważył, że druga wojna światowa była. Nie wiem, czy słyszeliście. Tylko, że ja znowu o kobiecie słyszałam, no, że nawet nie wiedziała, że przeszła drugą wojnę światową i nawet nie wiedziała, nie? I to jest ojej, gdzieś tam a co we Wrocławiu, my teraz trzecią i o tym nie wiemy? No. Nie, no żartuję. No teraz niby to jest trzecia wojna, no niby, no niby tak. Wojna informacyjna. Kto więcej informacjami zaleje świat, ten wygrywa. Przedmowa czyjąś, nie? Co z tego, że fakty mówią tak, specjaliści, ci co naprawdę się znają, mówią tak, ale media i te inne ścieki robią swoje i zalewają głowy. Dobra. A tak zmieniając... Zmieniaj. Nie, chciałem zapytać jak książka, bo ty zacząłeś czytać cztery umowy, nie? Jak nie zacząłem. Już skończyłem dawno. Naprawdę? Znaczy słuchałem. No, nie, ona jest króciutka, Ale tak, to nie jest długie. Ja wiem, może z 4 godziny i przesłuchałem. No bo ja razy... A wiesz, że jest piąta umowa też, nie? Ja razy półtora i ten. Piąta umowa? Zapomnij o tych czterech pierwszych? Nie. Nie. To tam chyba jej syn napisał. Tam to bzdury, tak? Nie, no. Tam syn nie napisał. To znaczy on napisał jakby taki rozdział do tego, ale zrobili z tego po prostu drugą książkę, czyli te cztery umowy plus ta piąta, nie? I no, głos wiedzy polecam, jak znajdziesz. Tam jest sześć odcinków, znaczy sześć części. Właśnie te cztery umowy, no i później jeszcze taki komentarz. Ale nie wiem, chyba nie było to nazywane piątą umową. Mam na półce, musi być piąta. I głos wiedzy. No, no ale... To właśnie książeczka to mamie polubiłem. Ale spoko. No, pożyczyłam. Daje fajnego kopa i polecam. Bardzo jest fajna i nawet dla początkujących. Tak, to taki początek w sumie. Niby to się wie, ale fajnie sobie przypomnieć. Ale i właśnie najfajniej pisze, że bo są tam cztery i pamiętać te cztery rzeczy, nie? Bo to sobie można wbić i to wtedy też jesteś tu i teraz niby, nie? O, jakaś nowa książka jego wyszła. No widzisz. Pięć poziomów przywiązania. Nie wiedziałam. Halo, ja muszę zmienić. No, znaczy, nie muszę, ale chcę i... No. Ach. No i mówię, i głos wiedzy też jest fajny.
tak, super. To powiem ci super. Szczerze, powiedz, jak ty pracujesz, to słuchasz te audiobooki, czy jakoś tak pomiędzy, jak tak, coś tak. robisz? Nie, nie, no słucham. Słucham sobie, tu wiesz, tu manualnie pracę taką wykonuję, że... wychodzi. Że nie, wychodzi, a nie śpi. Tam. Że nie muszę za dużo ten, za dużo myśleć. Bo ja się zastanawiałam właśnie, czy ten, czy możesz tak skupić się na jednym i drugim, że tak powiem, naraz i nie rozpraszać. Nie, nie. Może też spróbuję. No jak masz taką w miarę monotonną pracę czy coś, czy wiesz, że co robić, no to słuchawki noszy i heja. I razy półtora i jedziesz z koksem. Aha, no to razy półtora, czy no tak. To też fajny pomysł, fajnie, żeby powiedziałeś, bo sobie obejrzałam kilka Jarka z nas. Nie, to dużo daje to przyspieszenie, bo czasami to tak już tak, jakieś... no czasy się oszczędza. Ale to spokojnie można jeszcze jak się... jest czas słuchać w to. No. I to tylko na początku jest kwestia przyzwyczajenia, że jak to jest, zdążę to posłyszeć, że to tak szybko będzie tego, ale to... Znaczy, to trzeba się skupić trochę na tym, wiadomo, że no nie... Ale jak się przyzwyczaisz, to tak, jasne. To idzie, nie? No jednak tego czasu nie jest tak dużo. Także przyswajanie wiedzy idzie w przyspieszonym tempie. Szybkim tempie. No ale super, super, fajnie. Jestem bardzo wdzięczny za tę książkę. Tak, czasami nie, człowiek by nie pomyślałby sobie, że to coś tam może jakiegoś ciekawego znaleźć, a to jest... Niestety się. No, takie no, uwalniające. Fajnie takie rzeczy. No. Teraz mam od was na liście przeczytać Odważne dusze, to chyba mam właśnie, to chyba też było wstawione na grupie, no to teraz będę to zaczynała, później zobaczymy, będę szła ze wszystkim po kolei jak leci. Tam są dwie książki, Odważne dusze i jeszcze coś z tymi duszami jest. Zaraz się popatrzę, jakbyś była zainteresowana, czekaj. A to by się spodobało? Aha, tak, bardzo. Ja ci powiem, że ja bardzo szybko to przeczytałam. Odważne dusze i dar... stron chyba, nie? Aha, dar duszy rzeczywiście. Wiesz co, tego tu masz gdzieś 300 stron. Tych dar duszy 300 stron, a tego tu masz gdzieś 240 tych odważnych dusz, nie? Okej, dobra, dziękuję. Będę pamiętała, to sobie później przeczytam. Bo fajne jest to, tak? No mów. Nie wiem, nawet czas, żeby tak przeczytać, to no Allegro właśnie polecają dar duszy, odważne duszy i dołączają do tego właśnie te przeznaczenie dusz i wędrówka dusz, to jest o tej autoregresji tego Michaela Newtona, co tam cofał pacjentów do poprzednich wcieleń czy coś i wszystkie cztery polecają na Allegro mi ciągle. Się zastanawiałam właśnie, skąd ja znam te książki, teraz się wyjaśniło. Wiesz, większość książek to mówię, jak jadę PKS-em czy coś, to tam przeczytam, albo znam, albo jak na coś czekam po prostu. Gdzieś albo siedzę w kolejce, no to sobie w telefonie włączę, albo na czytniku i... Czy... No tak, ale to pewnie, że to trzeba, wiesz, coś tam mieć w sobie, żeby mieć, kurde, przeczytać. To wiadomo, że to znajdzie się, zawsze czas się znajdzie, ale to... No, nie zawsze się chce, nie? Tak, no. Właśnie o to chodzi. Powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze się chce. No, ale mam to samo. Mam to samo. Nie chce się. No, co będziemy obijać, nie? To tam nie ma czasu, nie? No właśnie, co będziesz od tego odpowiedzialny? Zaraz jeszcze Mariusz ci się tu przypomni, że dostałbyś łatę. I by było. No ale jest, no. Ale... No, mów. Nie, właśnie, wiesz, no nic na siłę, nie? Jak będziesz miał moment, że będziesz czuł potrzebę, albo po prostu będziesz chciał, no to poczytasz sam. No nie, no pewnie to od siebie zależy, nie? Jak to wyjdzie, czy to nikt nie namówi na pewno do tego, tylko samemu trzeba chcieć. Tak, chyba, że może sami coś napiszemy i może wtedy cię tak zachęcimy. Tak, nie, ale ogólnie jak się usłyszy, że komuś się to spodobało, coś tam, wiadomo, że się człowiek wkręci, to też to jakieś motywacje daje, nie? To jeszcze coś tam się chce, to też dużo daje.
Ale wiesz, to Sandra też właśnie tak pomyślałam, jak powiedzmy wspólnie śnicie, no to no, taką książkę moglibyście wydać, tak kilku autorów w jednej książce. Rany, co to by było, nie? Szkoła Mariusza. Bestseller, nie, szkoła tylko Michała. Bestseller. Szkoła Michała, aby było, czy to z tym stylu. Obe zamieszanie, nie? Michał i jego uczniowie. Wszystko przed nami, drogie dzieci. Tak. Gdy kupisz książkę, masz jeszcze dostęp do aplikacji, która kosztuje tam ileś teraz już, nie? Masz darmowy dostęp do darmowej aplikacji. No, widać, książka już może nie być darmowa. W gratisie. Oferta. Tak. Może więcej apek jeszcze zrobisz. Tak. I telefon kontaktowy. Jeśli chcesz wylecieć z ciała z pomocą Michała, wciśnij 1, nie? Chcesz się zapisać do jego szkoły? Wciśnij 2. No, to jest ciekawe, ciekawe. Kiedyś myślałam, czy nie napisać właśnie książki takiej, ale na podstawie snów jakieś bym... Ale poczekam jeszcze na fajne sny. Jakieś... No, ale jak ty zapisujesz tego tyle, to co, na zbierać? No różnie, ale tak czuję, że są sny, o których zapomniałam, a które były dla mnie takie wartościowe i ciekawe się przypomną, bo nie mam ich chyba zapisanych. No. Ale niektóre takie miałam ładne nawet historie, które bym chciała wykorzystać do książki. Nieraz miałam takie, że o, fajny, fajny materiał byłby z tego, nie? Na książkę. No widzisz. Czyli coś to jest już w głowie. To może właśnie w snach dostajesz niektóre materiał ciężko na książkę. Było. No nie zdziwiam cię, bardzo chętnie. Proszę, napływajcie. Podsuwają ci. No, jeden ostatni, jaki miałem, to chyba o kobiecie, która zakochała się w jakimś mężczyźnie, ale to były czasy... ojejku, jeszcze jakby niewolnicy w Ameryce i tak dalej, chyba ta wojna domowa. Secesyjna. No i to jest... I to chyba właśnie były te czasy. Ona zakochała się chyba w mężczyźnie jakimś, pisała z nim listy i tam sobie pisali, że jak się spotkają, to wezmą ślub czy coś. No, i jej mama czytała listy swojej właśnie tej córki, co wysyłała, czy dostawała te listy, co dostawała, i tam ją śledziła ze wszystkim. A gdy w końcu się spotkali, ta para się spotkała, to się okazało, że był na łożu śmierci tak naprawdę i w ogóle kochał inną i takie jakieś... takie no... Dużo tam się działo. No, ciekawe. Tak, zbieramy myśli najlepsze. Teraz. No, tak sobie tak, przypominam te sny właśnie. A ja sobie wyobrażam tą historię. No nie, taka chwila przemyślenia. No. Pauza. Z takimi romantycznymi historiami jeszcze jeden taki sam pamiętam, jak dziewczyna się zakochała jakimś mężczyźnie. On gdzieś miał lecieć samolotem i żegnają się na lotnisku i ona nagle mu mówi, że jest w ciąży, nie? I on zszokowany, a później się dowiaduje, że ona zginął w wypadku. I tam pokazuje mi sen 2 lata później, jak już miała bliźniaki i otrzymuje jakiś dziwny telefon, że ma przyjść o jakiejś późnej porze gdzieś do parku, czy tam jakiś dworzec i okazuje się, że widzi tego mężczyznę, nie? Ona się rzuca mu na ramiona, ona rzuca mu się w ramiona i tak dalej. I cieszy się, chociaż w sumie nie może uwierzyć, że to on. Okazuje się, że to jego brat bliźniak. Później, tak. To ci się śniło, tak? Tak. Później jak wsiedli do samochodu, powiedział, że musi jej coś pokazać i okazało się, że ten brat nie umarł w wypadku,
zaprowadził właśnie ten bliźniak tą dziewczynę do ojca jej dzieci. I on powiedział, że po prostu uciekł od odpowiedzialności, wystraszył się i wymyślił taki głupi powód i wypadek i w ogóle, kiedy ona przeżywała i nagle chciał wrócić i ten nadrobić stratę, ale ona już nie chciała. Takie szalone. To film taki, jakby film jak się opowiada. No nie, to był jeden syn, ale był intensywny taki, to wtedy pamiętam, wow, fajny syn. Czasami jeszcze się nie chce wstawać, nie? Jak tak jak coś fajnego no, się chciałoby przyjść. Się wracać do takich snów. Próbuje jeszcze przy sobie dalej przestać, żeby się ciągnęło dalej, a to niestety. Fajne są takie sny. No, walki, nie walki. Wszystko chyba. Nie wszystko było, ale dużo fajnych rzeczy było. Nie, ale czasami są te sny takie fajne, że to się człowiek nie chce jeszcze budzić, nie, a to już musi wstawać, tłuszcze kończy się to wszystko, nie, historia się urywa. Może. William Shakespeare też miał. No może nie tak ostatnio, ale dużo tego było. Tak, muszę coś ciekawego z tego wynieść, może dla siebie. Ale fajnie, że ten Bzoma, o którym mówiliście, że on tak interpretuje fajnie sny, bo to chyba mało kto tak się tym zajmuje, a jak już to chyba wymaga jakiejś umiejętności, nie? Powiem ci, że w tej pierwszej książce no to jest super, no i no nie wiem, no ja bym nawet wcale nie pomyślał, tak jak on to interpretuje. Ja chyba temu Patrykowi też podpowiem, żeby sobie zajrzał do tej książki, bo on też ma dużo takich snów i dużo też tak próbuje sam rozkminiać co jak i może coś go to natchnie, no. Bo on właśnie, no i te sny i hipnagogii to tak tu zadawał pytanie, tu dostawał sen i później sobie tłumaczył. Ale miał też tam kogoś, do kogo też pisał i kto go też tam prowadził, nie wiem, jakiś TK miał ten symbole imienia, nazwiska. Ciekawe. I właśnie z nim też korespondował i ten właśnie drugi pomagał mu też to tłumaczyć. No. Takie, fajnie, no. Fajnie. Tak. Jest w tym folderze audio. Jakby coś. Może to czasami przyjdziesz samemu załapie, nie? W końcu tak się nie wszystko. Pewnie czasu potrzeba, nie? Na to. Ja jak mam odpowiedzi w snach, co zrobić, to znaczy, co się wydarzy bardziej, to mam w sumie takie oczywiste, nie? Że... nie muszę się domyślać. Nie za potrzebujesz bardzo, interpretować. Zagadki. Nie ma symboliki tam, po prostu. Treść może się trochę różnić, obrazy też, ale jednak wiem, o co chodzi, nie? Na przykład śniło mi się, że dostanę gdzieś pracę. To po prostu przyszła do mnie kobieta i powiedziała, że ją dostałam. I że tam mam gdzieś tam przyjść po prostu i z tym snem było po prostu takie mocne odczucie, że to się sprawdzi. I to i tylko to zazwyczaj, nie? Tak mi już wystarczy. Jak mi się śniło, że ktoś coś zrobi, to na przykład pokazało mi w śnie jeden taki krótki obraz i to jest takie właśnie odczucie tego, że to się wydarzy. Treść później jest inna. W rzeczywistości, czy tam na jawie, ale że odczucie jest jakby takie, że coś się wydarzy, nie? Jest to fajne, bo ostatnio tak zaczęło mi przychodzić coraz częściej. No fajnie. Masz bezpośrednio informację. Nie trzeba interpretować. No, ale znaczy mi się wydaje, że właśnie chyba tutaj fajnie na polegać też jest, czy wsłuchać się właśnie w odczucia własne też, nie? Tam czujemy przy tym wszystkim. Jakoś właśnie intuicji, nie wiem, ale przypomniało mi się właśnie, że ktoś pisał książkę o interpretowaniu snów, ale to było takich... nie wiem, czy to nie było coś o buddyzmie, że oni właśnie się tym zajmowali i na podstawie snów wiedzieli, na jakim etapie rozwoju jesteś.
No, właśnie nie wiem, kto właśnie pisał, to muszę przypomnieć. Bo nie pamiętam. Właśnie fajne to jest. Bo niektórzy mówili, żeby snów w ogóle nie interpretować albo coś, że mogą w ogóle znaczenie. No to dla nich może to jest rzeczywistość. Skoro tak się zaprogramowali. O, słyszałem ciszę. Prawda. To jest potrzebne. Widać się zaraz. Załaduje się coś i będziemy dalej. Tak, buforowały się myśli i rozmowa. Tak. Jak film. To co jeszcze? Najlepsze jest to, że z OB zawsze kończymy na jakimś zupełnie innym temacie, nie? Wczoraj na filmach i grach. Przedwczoraj tam wcześniej o walce na pięści. Albo tańcach, no. No. Płynie po prostu. Jedna myśl prowadzi do drugiej i tak dalej. Cicho, cicho. Hej. Halo, halo. No właśnie, czekaliśmy halo, halo. Na to. Halo, halo. Cześć, halo. Hej, hej. Cześć, cześć, cześć. Ziemka. 07, zgłoś się. Co tam opowiadałeś? Co? Co tam opowiadać ciekawego? Opowiadamy sny, interpretacje snów. No i najważniejszy news dnia. Zgadnij. No. Wszystkich informuję po kolei. Marek zapamiętał swój sen. Aż myślałam, pięknie, że powiesz, wszyscy wychodzimy z ciała świadomie. No nie? No. Co tam było w tym śnie? Super. No, będziesz musiał odsłuchać niestety. A, no, nie ma tak lekko. Mariusz zapisał. To była 58 minuta i 48 sekund, to sobie przewiniesz. Wilku, ty naprawdę pamiętasz? Nie, no. Zabrzmiało, jakbym pamiętał, co? No ja mam wrażenie, że ty tak robisz. Zapisujesz w międzyczasie wszystko, jak wiesz, na sali sądowej, nie? Co my wypowiadamy? Ktoś by wreszcie, żeby się coś spytał, nie? To będzie wiedział. Tematy tak zapisuję, ale już bez sekund. Łatę ci też sprzeda za darmo. Jak będzie trzeba. Taki stróż nasz. Naszej rozmowy. To mów co u ciebie, Patryk, przeżycia i tak dalej. Normalnie, nic. Piątek, nie? No właśnie. Piątek. Właśnie, a co się działo w nocy z czwartku na piątek? Co się działo? Przesłuchanie. No, co się tam działo? To zawsze tak coś się dzieje, nie? Tak, widzę, że to tak się dzieje. Taka rutyna już, nie? No dzieje się, to się tak dzieje, nie? Tak. Musi okay się coś dziać, nie? Oczywiście wstałem, zapisałem, obudziłem się rano, nie było nic, nie? Ono. Zapisywanie tylko we śnie. No, ale mimo to jak siedziałem, ja piłem kawę, to ten, to spisałem. No to i dobrze. Macie, coś tam spisałem, ale to tak nawet nie wiem. Było? Czekaj. Zaraz się wszystkiego dowiem. Aha. Te kartki. To ja dzisiaj rano gdzieśmy, czy do południa gdzieśmy byli na tym głosowym chwilę. To mi się widziało, że ktoś kartki jakieś odczytywałem, nie? Ktoś miał kartkę w jakimś kubeczku albo w filiżance w czymś luzem leżała. Nie? Były dwa wyrazy napisane. Dwa wyrazy były, nie? I później u kogoś innego była kartka. Nie, to jest bliższe. Ta wstęp zbroniony. A drugie, nie?
To było jakby kartka zwinięta jakby na długopisie albo na ruloniku. I no nie wiem co było w środku, bo nie rozwinąłem tego, nie? Szczegółowo. Było kilka różnych rzeczy stało koło siebie, jakieś. To ja tak z góry widziałem, nie? Mhm. Nie wiem kogo to było, co to było. No, tak to by było na tyle. Okej. Okay. Także no, u mnie nie ma zwiniętej kartki, u mnie leży no płasko na biurku. Nie to samo. Pod monitorem. Aż się prosi, żeby ją przeczytać. Także, tak, z łatwością można przeczytać, nie ma sprawy. Tak, wyraźnie. Myślę, że też napisałam. Podkreśliłam najważniejsze. Wyraz mechaniczna. Jeden z wyrazów, nie? Były dwa. Jeden z pisem to jest mechaniczny. A... Mariusz, a to nie jest na przykład coś związanego z twoim tematem, albo odpowiedź? No to co masz napisane? Aha. W sensie wiesz, że może... Nie mów co, bo tak... Nie, po prostu pytanie, czy to jest może pytanie, albo treść, że coś dotyczy... która może być związana. No. Niekoniecznie tak. Musi być konkretnie, nie? Aha. Nie, ja się skupiłem na konkretnym, żeby... To co jest stricte napisane, nie? Nie, że coś podobne albo coś tam, nie? Mhm. Tylko to co było, napis. To jest jeden z wyrazów, to był mechaniczny, ale nie wiem, drugi mi uciekł, nie? Mhm. Nie. I to akurat po polsku było, nie? Mhm. Nie, to, coś mi się... to mówi. Ale co? Nie... Wie, coś mi to mówi, ale nie jest to związane z moją kartką. A może z jakimś snem, którego nie pamiętasz, nie a teraz wiem. Coś ci świta? No właśnie nie wiem, wiesz, bo coś tak świta mi, ale nie wiem co. Aha, ciekawe. Co, no mówcie. Nie, nic, teraz powiedz co chciałeś powiedzieć. Mi się wydawało, że ja rozmawiałem z Czarkiem. A, nie ma go, a on też coś jakoś akcję dzisiaj miał. Tak, miał fajną, podobno. Nie wiem co, ale mi się wydawało, że nie wiem czemu. Aha. Ale to teraz mi tak przyszło do głowy, nie? Że coś tam gdzieś mi tam się... Że tak nieraz, jak coś się gada i nagle, aha, mi się coś przypomni, aha, no to teraz miało, nie? A właśnie, a jeśli chodzi o wyzwanie, to Mariusz, powiedz, ty chcesz, czy może jednak ruszymy do tej szkoły Michała? Bo nie wiem, na czym się skupimy. Gdzie? Do szkoły Michała. No, tak rozmawialiśmy. Ha. Że może właśnie my tak się uczymy w tym już sanktuarium naszym. Tym wspólnym. No. Discordowym. No bo ciekawe jest to, że mi się na początku właśnie śniło, że Michał chciał nas uczyć OB. Później wam coś takiego się przyśniło, nie? Ja też to miałem raz, no. I że to właśnie Michał był prowadzącym, że tak powiem. Prelegentem. No mi się teraz śniło, że uczyłem chyba Andrzeja i Mariusza. No właśnie. No, ale czemu ja miałem uczyć, to tego nie wiem. Czemu ja? Czas no wiesz, teraz nie wiesz, ale po tamtej stronie wszystko wiesz. Sam powiedziałeś, że lubisz uczyć, nie? No, ale to jeszcze ten... Lubię uczyć, ale coś, co wiem, nie? A może w Astralu uczysz czegoś, co już wiesz? A jesteś nauczycielem? No wiesz dużo. Nie. Jak odzyskam świadomość, to się okaże, czy umiem, czy nie umiem. No tak, z czasem przyjdzie, nie? Może wyjdzie. No to dobrze, może być ta szkoła. No bo właśnie nie wiem, czy ale... żeby też nie skakać z jednego na drugie, jak zawsze mówiliśmy, ale nie wiem właśnie teraz, czy jeżeli powtarza się ta szkoła. No dobra, a gdzie ta szkoła ma być ulokowana? No to też myślę. Mi się łatwiej dograć do kogoś niż do jakiegoś miejsca, nie?
to pomyśl o mnie. To co, może Michał, no. To dzisiaj może Michał. Chyba, że Mariuszu, ty zasilisz jakoś myślami Michała i pójdziemy do Michała. Albo właśnie Michała zasilisz swoją kulą magiczną i do Michała. No, albo wszyscy właśnie. Nie będziemy też czekać, aż nas zawołasz, ale też sami jakoś tam spróbujemy. To może zawiedziesz nas. Tak, albo krzyknę. Tak, bo krzyknę, już idę, czekajcie, czekajcie. To może tą kulę. Nie chcę się spóźnić na lekcję. To może tą kulę przenieść. A jak by się nazywała ta szkoła? Do Michała. Do szkoły. Do tej szkoły. Może nazwę jakąś skojarzyć. Aha, dobra. Nazwę którą? Szkoła OP. Albo fajnie jakbyśmy wpadli na tę nazwę we śnie i czy zobaczyli, czy przyjdzie nam to samo. Ale no to... level up. Trudność level drugi, tak. Kurczę, jeszcze zerowy nam ciężko zaliczyć, ty już. Z barwnym poziomem to... trudności. No, ale zawsze ciekawe. No, fajnie. No. A teraz mi się przypomniało, że moim największym koszmarem to było właśnie spóźnienie się na zajęcia, nie? No, to był mój największy koszmar. Zawsze, albo skupienie serii. Jejku, no, ale straszny. W sumie to jest wspólne dla nas, że przewija się ten motyw tej klasy, szkoły, co nie? Uczenia. No, ja już Edytę uczyłam francuskiego. No, Edyta, no. Sandra, no. Michał, ja, Marek, Markowi dzisiaj las i pociąg się śnił, a ten pociąg to pewnie do szkoły jechał. Chyba, że to jest ten pociąg, o którym Czerek mówił, żeby oczyszczać sobie tam, czy robić porządek. O, to też to zostawić te wagony, nie? No, to było ciekawe nawiązanie. Ale powiedzcie mi to, bo jak już budujemy tą szkołę, to jak? To będzie taka szkoła klasyczna z ławkami i z tablicą? Czy to powiedzmy będzie taka szamańska, że siedzimy na, nie wiem, na poduszkach, nauczyciel jest w środku, siedzimy po turecku i... A co widzieliście? Ja bym powiedział wam tak, że ja bym tą szkołę rozumiał jako to nasze sanktuarium po prostu. I tyle. A co tam będzie? I każdy zobaczy, co innego. Kto lubi, no. Nie? Co kto lubi. Tak. Bo to jest... wyjdzie to, nie? No. Aha, czyli jeden będzie siedział w ławce, jeden będzie się tam... Najważniejsze, co się tam robi, a nie co tam jest, nie? Tak, chociaż... Aby to tak szczegóły wszystkie to... Przemówił nasz nauczyciel, widzicie? No, coś tam jest. No, ale jak sobie wyobrazimy, to się lepiej tam chyba dostroimy wtedy, nie? Do tego miejsca. Znaczy, mnie się taka koncepcja podoba, nie? Że jakbyśmy się tam spotykali, to może w końcu komuś coś zaskoczy, w sensie świadomość, no. Ewentualnie myślmy o istocie, która nas puknie w czółko i nas obudzi. Kurde. 5 minut to temu tak, o Czarku pomyślałem, żeby przyszedł i już na zielono się zaświecił. Nie wiem, zaraz może dołączy. Nie, to taki przerywnik, sorry. A jeszcze mam pomysł, że to właśnie może kulę moją energię to tam do tej szkoły ją przesunę i tam niech sobie nas ściąga. No właśnie też o tym myślałam, bo mieliśmy się skupić na tobie i teraz możemy nawet na tobie. Może ta kulka, miałeś ją ogarnąć. Może ta kulka to będzie tam. No. Chyba, że czuję, że coś innego, tak żeby się nie ograniczać i swojej wyobraźni, nie? No tak, no bo jednemu może to być jeden to sobie tak sobie to wbije do głowy i to może nie wiem. Ale każdy wie, o co chodzi. Bo to jest tak jak z prośbą o pomoc, na przykład przewodnika, żeby nigdy nie prosić, czy mówić, jak ktoś ma rozwiązać nasz problem, czy tam dać rozwiązanie, tylko pozwolić już im działać po swojemu i chyba w tym przypadku byłoby to samo, najlepiej poddać się tym. I zobaczymy, co wyjdzie, nie? No. Co, to no. Ja nawet bym mógł codziennie wołać, jeśli, nie? Ale żeby mi pokazali, nie? Do czasu, aż skumam, nie? No bo położę się przed snami, czas do szkoły.
całe życie się uczymy. No, nie wypoczniesz, nie wypoczniesz. No, ale fajnie, fajny motyw. Okej, to szkoła. Szkoła, sanktuarium. Muszę się wyspać do tej szkoły teraz. Michał nauczyciel. Sandra może się spóźnić. Nie, nie mów tak. Nie, to dla mnie to jest szok. Ja jestem zawsze na czas. Znaczy, przeważnie. Chyba, że się spóźnię, to nie jestem, ale tak to jestem zawsze na czas. Zawsze przeważnie. Chyba, że się spóźnię, ale tak to zawsze, nie? Nie, przeważnie albo zawsze. No, to jest koszmar. No. To dla mnie było gorsze niż ten koniec świata, myślę, naprawdę. Swoją drogą, koniec świata też był zawsze dobry, bo zamiast korzystać z chwili, to korzystali ostatnie chwile z internetu. Tak, właśnie miałem taki sen, że zamiast tam panikować, to wszyscy, nie, zaraz nie będzie internetu, nie. Muszę wejść na ostatnią stronę jeszcze. Najgorsza rzecz. No. Planety się przewracają, jakieś obracają, gwiazdy, nie wiem, coś tam świrują, że tak powiem, a ludzie skaczą do laptopu. No, monitorki. W monitorach. Tak, a później te wrota piekieł, czy mi się śniły, czy co to były te, przepraszam, Dante Inferno? Nie wiem, czy dobrze mówię. Co tam opisał kilka tych poziomów. No, mieli się tam sny? Ja miałam obraz, ale był śmieszny nawet. Znaczy, nie był dla mnie straszny. Tam po prostu widziałam, jak ludzie krzyczeli wygięci. Może nie aż strasznie wygięci, po prostu jak obejrzała taki obraz, że krzyczeli i miał być właśnie zaraz koniec świata. Ja sobie tam szłam po prostu coraz niżej i miał być niby koniec świata. I się obudziłam. A ty nie przejęta byłaś wcale, tak? Nie, w ogóle. Nie, nie wiem, nie przejmuję się za bardzo w snach. Tutaj to bym panikowała, a w snach to nie, nie. Właśnie to jest ciekawe, że tam się nie boję za bardzo. Tylko, że się spóźnię do szkoły. To jest tylko to. Znaczy, czasem zdarzały się sny, że się, tam się budziłam wystraszona, albo Bogu dzięki, że to był sen. Ale... Nie, mało kiedy się boję. Ja nawet miałam jakieś 20-metrowe pająki, czy wielkie, włochate, jakieś robale. Nic, tam się nie bałam. Ale nie miałam też strasznie brutalnych, czy co. Więc nawet jak widziałam te wrota piekiem, czy co, to było nawet takie łagodne. Nie powiedziała żadnych krzyków, czy coś. No tak, no zależy, jakie masz podejście do tego w sumie też, nie? Ciebie pewnie zależy. Okej. Już się zbuforowało? Możemy jechać dalej? Co? Już się zbuforowała informacja. Dobiło. Fajnie. Tak myśl nachodzi, później dalej. Okej. Idzie. Okay. No. O, a jest nowa zakładka humor, widzę, jak fajnie. No, także dorzucajcie, co tam macie. Dobrego. O, widzę. Może te rozmowy wrzućmy. Co niektóre. Niektóre, no. Jakieś urywki fajne. Nie, no fajnie jest. Super energia i ekstra rozmowa. Ale za dzisiaj to akurat sorki, bo tak mówię, żeby mówić, ale czuję się śpiąca strasznie. Tak, już cię bierze na spanie. A, no już twój czas może. Mój czas, Boże, to brzmi. Tak. Żegnam. No sen. Żegnaj, Sandro. Tak, i odejdę z ciała na dobre. Widzi? Wtedy was wyciągnę. O, przydam się jeszcze na coś.
Nie, no przecież przecież szkoły miała siły. w szkole się widzimy, Co? no. Musisz mieć siły na szkołę. Tak. Nie no, no już właśnie chciała się wyspać, żeby wstać do szkoły. Bo się spóźni. Tak, trzeba budziki ponastawiać. No właśnie. Może nastawmy Nie, budzik proszę. Do szkoły. Nie, proszę. Jest weekend, jest weekend. No. Dajcie, żeby spać. Nie no. Jak macie dzieci, nie potrzebujecie budzika. No, potwierdzam. Korzystam. Umie to syn nie śpi, to także umie to akurat nie osobno. Kiedyś tak, rzeczywiście jak był młodszy, to rzeczywiście wchodził i budził. Jak dawaliście radę, powiedzcie mi? Bo ja sobie nie wyobrażam wstawać wcześniej. Albo nie wiem. No rany, umie to ja miałem, kurde, masakra była w sumie. To syn był tak, że Marcel miał problemy. Tak samo się w nocy budził, kurde, jakieś tam kolki miał, rany. Myśmy przy całe noce nie spał się, to chyba 2 lata, to nie pamiętam, żebym całą noc spał. Ojej. No, ja z królikami się męczyłam, a co dopiero z... no... Nie... Stałaś do ja pamiętam, zbierałem się do spania, ja zbierałem się do spania, już tak prawie przysypiałem, a jego brało wtedy rady. O, masakra. No nie, ale w tej chwili to już jest spokojnie. Przeszło. No to chociaż tyle. Tak, nie. Teraz to śpisz. W tej chwili to już godzina chyba 20, to już on chyba też poszedł chyba w kimę, bo dzisiaj to wcześniej jakoś na lekcję wstawał, miał chyba tam o 7 wstawał, to już poszedł spać pewnie, już śpi. To już nie minęło. Tak jest, to niestety taki kurde czas przychodzi. No, podziwiam was. Człowiek się dostosowuje, no, bo co ma tak, zrobić? No, no trzeba, no, normalnie, jak chce się wszystko mieć, to niestety takie, kurde, to już inaczej. Ja nie mogę urodzić, żeby już to miało, nie wiem, z 12 lat od razu przejść okres wychowywania i w ogóle. A co z tymi 12 lat może być najgorszym okresem, nie? Dobra, no tak, bo jeszcze dorastanie, a jak to dziewczynka, tak. Dobra, to może już, nie, 18, tak 18, bo już tak... Fajnie by było tak z teraz jeszcze jak te lekcje są, te online, to już w ogóle jest masakra, jest po prostu. Lekcje wszystko trzeba umieć. To niech mi się... Żona ogarnia w większości, ale to ja późno przychodzę, to... To masz szczęście. Nauczyciel. No, ja nie. Dlaczego? Ja późno pracuję. Przyciągasz tam pewnie. Żona nie ogląda, żeby nie było. No nie. Się wszystkiego dowie zaraz. Ty też będziesz pił już. Ale nie, mówię, nie, no to tak jest, ale to trzeba by się w tej chwili to nauczycielem do niej pracować jeszcze i kurde, i rodzice. No. Teraz jak zdanie, to u mnie nawet wykładowcy mają w sobotę na ten miesiąc akurat. I to od rana do popołudnia czy wieczora. Na... Ale to chyba też ze względu na to, że poprzyjeżdżali tu z Ukrainy. Z Mińska właśnie. Też dlatego. Takie czasy. Znowu pauza. To co, Chris, już możesz nam powiedzieć coś ciekawego? Znaczy on mówił, że jak wróci, to chyba nie będzie mógł porozmawiać. Nie, właśnie mówił, że będzie mógł nawet kamerkę włączyć chyba za pół godziny. Ale nie, a wyjazd, aha. No był. A, no, to nie. No, aha, no. No tak. No, coś tam nie było. Odzywa się to tak pewnie. Już tak bardzo chciałbyś go zobaczyć, Mariusz. Kurde, no. Może sam się pokażesz najpierw. To niczym innym nie myślę. Wszyscy, bo się jeszcze nie skupi na drodze. Nie, żartuję. Ej, wyłączył się. Nie, no tylko mikrofon. Nie. Żartujemy sobie, nie gniewaj się.
No nie, czasami tak jest, tak jak słyszałem, jakby rano mieliście, włączyliście, ja mówię, tak też się miałem, mówię, do was dołączyć, mówię, ale tak, rozmawialiście, ja mówię, tak, ach, mówię, na chwilę się włączy, zaraz będę musiał się wyłączyć, to mówię, nie włączam się, odpuściłem sobie. Ale te... Chęci były. Trzeba się umieć śmiać z siebie, bo jak nie będziesz umiał się z siebie śmiać, czy umiała, no to inni się będą z ciebie śmiali. Cię nauczę. A jak się nauczę z samej siebie śmiać, to inni już się ze mnie nie będą? No pewnie. Nie będziesz się tym przejmowała. O, właśnie to chyba bardziej o to chodzi. Wiem, byłam ciekawa, co Mariusz odpowie. Trochę razem. Już cztery umowy przystudiowałem, także już wiem, co odpowiedzieć. Ja mam wrażenie, że Mariusz to wszystkie książki zna na pamięć. Właśnie, piąta. A wiesz, jaka jest piąta? No właśnie. No, piąta nie przesłuchał, dlatego jeszcze wiesz, nie wie. No. Zaraz włączy pewnie na chwilę mikrofon wyłączony, będzie zaraz zobaczymy. Albo opowie nam w szkole. Pamiętam jeden taki z nieprzyjemnych snów, to taki jak wracasz po pracy do domu, idziesz spać, żeby dalej śnić o pracy i pracować we śnie. To taki jeszcze przypomniał mi się niefajny. No znam to, jak przez miesiąc obracałem burgery na grillu. Biedny. Jak w maku pracowałem kiedyś. No, to jest masakra jakaś, nie? Cały czas pracujesz, wstajesz i masz wrażenie, że przepracowałeś ten czas i znowu idziesz do pracy. Tak. Nie? Powinni płacić nadgodziny za te nocki. Za nocki. Powinni mi za psychologa zapłacić. Naprawdę, ale aż tak było tam źle? Czy źle nie było? Znaczy, sama robota to robota, no ale ludzie byli po prostu mędy. No to było najgorsze w tej robocie. No tak jest, niestety praca, nie, a ludzie jeszcze dochodzą do tego, to już w ogóle. A co na to teoria luster? Że w innych widzisz odbicie siebie. O, no tak. Stawiasz się na ich miejscu, nie? No i wyszło. Teraz chodzi teraz klientem Michał jest i prześladuje pracowników. A wiecie co? Spotkałem dzisiaj takiego, bo poszedłem sobie, bo nazbierałem sobie naklejki na kawę i poszedłem po kawę i spotkałem takiego menadżera, wychodził z Maca, co kiedyś z nim pracowałem. No on był taki jeszcze w miarę, nie? Ale reszta to po prostu dramat. Ale ja wam powiem, że mi kierowniczka, jak po 3 miesiącach, co się zastanawiała, czy mi przedłużać umowę, to mi powiedziała tak, no, że jest w sumie zadowolona z mojej pracy, ale jak jestem na kasie, to wyglądam, jakby mi tam za karę kazali być. Dużo. No ja się z nią zgodzę, nie? Prawda nie odbiegała. To musiałbyś to nieźle widać po tobie, naprawdę. Skoro no ja potrafię mieć minę. Jak mi coś nie pasuje, naprawdę. Zabić wzrokiem. O, to dobrze z jednej strony, przynajmniej się nie... Jesteś naturalny. Nie, no nie pomyliłeś, no w sumie dobrze powiedziała, tak? No tak, no ja się dobrze. Nie będę czaił po prostu. No, plus punkt dla pani za spostrzegawczość, nie? Ale i tak no, kazali. Plus pewnie. Dla Michała, no że się nie musiał zmieniać specjalnie, nie żeby to wiesz, udawać. No. Ja się nie będę podporządkowywał. No. Czy twój awatar, jestem. Czy twój awatar, Michał, tak to trochę odzwierciedla, czy? Mój awatar, jak oglądaliście tą bajkę, świetne po prostu, świetne. Ja się często czuję jak Rick, naprawdę. Tak. W stosunku do ludzi. Tam utożsamia do ciebie. No, świetna bajka, no. Dla dorosłych, oczywiście. Oczywiście. A powiedz Mariusz, co masz na myśli, co ogólnie mówiąc awatar, albo co, o czym wy myślicie? Awatar? Ale nie, no teraz to było odniesienie do tego obrazka, który Michał ma przy swojej nazwie, tak z lewej strony, jak patrzysz.
A gdzie Michała widać? A, dobra. Znaczy, dobra, dobra, rozumiem. Dobra. Dobra, no. Myślałam, że na coś innego chodzi. Tam. Nie, nie. Ricky Morty, no ładnie, ładnie. A moja kuzynka a propos tego Ricky Morty dostała ostatnio jakąś zabawkę z tego filmu jakiegoś ogórka. Się zamienił. Dostała taką figurkę. Teraz mi się przypomniało. A propos jeszcze McDonalda, to nigdy nie zapomnę, jak mi kuzynka opowiadała właśnie, mam nadzieję, że tego nie usłyszę, jak pracowała właśnie też w McDonaldzie i chłopak. Tylko, że on chciał zamówić do Auschwitz. Coś poprzerywało. Coś tak, chyba znikłoś. A teraz? Może od początku. No teraz słyszymy to. To może mieliście tego nie usłyszeć, to może no, nie powiem. Tak pomyślałem. Nie, to nie mówię. Nie, bo to znikło, to jakby nie było cię słychać w ogóle. Nie ryzykuję. To przejdźmy do następnego wątku. To napisz. Nie, napisz to. Nie, może jak Mariusz wyłączy nagrywanie, może wtedy, bo mówię, że mam nadzieję, że moja kuzynka tego nie usłyszy. Właśnie akurat. Mariusz wyłączył, bo on tam ten guzik ma, wiesz, po drodze. A Marek widzi, bo wyszedł z siebie i tak stanął obok mnie i tak patrzy. A to dobry jesteś, Marek, kurczę, jeden sena już tutaj nagle takie rzeczy robi. No. Każdy wychodzi. Oj. Dobra, dobra. Ja swoje wiem. Dwie nie wychodzimy. Niby wychodzę, ale tego nie czuję. Po prostu i mi się wydaje, że mogę sobie to wymawiać 30 razy, ale jakoś tak jeszcze tego nie czuję. To jest to u mnie to. Mhm. Wiesz, ale zależy, skąd to wychodzi, nie? Można z czubka głowy, nie? Wyssane jak przez rurkę, jak to Jarek mówił, nie? Tak. Jak żółtko, ten, co jest no, jajka, tak. Te teksty on ma dobre, czasami. No. Ktoś próbuje coś mu tam mówić, nie? Co powiedzieć. Ej, właśnie. Bo ja wczoraj byłem późno, weszłem do tego live'a, nie? Mhm. Halo? Tak, no, słuchamy. Halo? Późno halo, halo? Do tego live'a. No, halo, halo. Ej, tak gdzieś halo, było, nie wiem, za 20 chyba, nie? I później też wyszłem, bo tam rozmawiałem z kimś w międzyczasie przez telefon, nie? Zauważyłem, że przeklnął. Tak. Żeby dotrzeć. Ale nie mu się radę, to nie zdarza. Żeby dotrzeć zdarza, do odbiorcy. Zdarza. Tak, bo to chyba, chyba gościu tak go tam naciskał i on tak... No, ale on powiedział... no coś tam, kurde, ale nie kurde, ale powiedział kurwa. No tak, ale tak, to zdarza mu się. Ja było. Też nie raz, nie słyszałam pierwszy nieraz. Tak? No, znaczy, ale on też jak gra w swoje gry, to też nieraz tam się zdarzyło. Ale na lewie też czasem. Dwa razy miałam wrażenie, że jakoś tak niedawno. Albo z przejęzyczenia po prostu. Nawyki. Halo, halo, Patryk? A nie, myślę, że... Dobra. No, ale wczoraj też się tak zdziwiłam, ale starze, mu się starze. Ale też mówił, że czasem, że nawet jak gra, to lubi sobie czasem tam... Nie wiem, czy tak powiedział, czy po prostu tam... Wiadomo, że przy grach też czasem się tam ponoszą. No właśnie, też nie człowiek... ma żadnego znaczenia. Zależy od podejścia, tak? Intencji. Zaraz no jak nadużywa się różnych form, że tak powiem, językowych, no to się przejada i nie działa tak, jak powinno działać, nie? Tak. A jak raz na jakiś czas, no to wtedy jest ten smak. Wszyscy to usłyszą, nie? Ale widzisz, dzięki temu, że to powiedział, to tak niektórzy mogli się właśnie zastanowić, jak właśnie, czy on przeknął, ale o co chodziło? To był ten motyw, że on tłumaczył o tym, że żeby dostać się w danej chwili emocjonalnie, podnosi się i nagle opada, no, nie? No. No i może dlatego tak go użył. Może też o to, nie? Bo ja próbowałem rozgryźć, nie? Bo ja nie słyszałem, nie? Tam się też, że sporo takiego filmu widziałem, nie? Mi się wydaje, że na jakimś tym live'ie też tam
może nie live, ale w jakimś poprzednim filmiku też miałam wrażenie, że usłyszałam to, albo się przesłyszałam. Z grami to na pewno. Albo tam innymi filmikami, bo tam niektóre gry, które tam lubiłam oglądać. Tam też. No jakieś tam itemki też wysłał mi w jednej. Ale jeszcze w tam. A wy gracie w coś ogólnie, tak? Że tak powiem. Inny temat? Ja na razie mam przerwę, ale ostatnio grałam w Yakuza. Far Cry'a. A widzisz, jeszcze grałam. Właśnie, muszę zobaczyć. Ile w A Dark słyszeliście Souls'y? Mass Effect na przykład? Tak, znajomy poleca cały czas, żeby w to zagrać. To jest genialne. Ja skończyłem liczyć, ile przeszedłem tu w logie. Co? Krafta też grałem. Co? Krafta też kiedyś grałem. No widzisz, ja w sporo gier umie. Teraz sobie chcę przypomnieć, ile nie pamiętam, nie? A w jakieś online bardziej? A ja jestem zbyt cienki na multiplayer. Ja wolę singlowe gierki. Ja w World of Tanks trochę. A na telefon to jest, nie? Nie, na komputerze. Aha. Ach, coś mi się pomyliło. Moją pierwszą to był Tekken 5. I nie 5 właśnie. Jejku, obijałam się o wszystkie ściany i mury samochodami jeździć. Ale było fajnie. GTA chyba, czy tak? Nie, to znaczy też. O, tu też pamiętam, byłam w szoku, jak mogłam komuś zabrać rower. Fajne. Pierwsze wrażenie. Uderzyć kogoś. Tak, babcie miały najwięcej pieniędzy zawsze, babcie. Ale to było naprawdę takie super, że taka gra, w której można było robić naprawdę dużo rzeczy. Babka, dawaj rentę. Dawaj rentę, no. To później na rzeczywistość przechodziło, nie? A niektórzy tak robili, wiesz, że było coś takiego w wiadomościach, że ktoś na serio komuś zabrał samochód jak w GTA i pojechał sobie dalej. To ja kiedyś młodszy byłem, no to też grałem i tatowi mojemu dałem ten pograć trochę, mówi. A później na drugi dzień mówi, kurde, Mariusz, ja nie mało na czerwonym świetle przejechałem dzisiaj. No to w rzeczywistości. No ładnie. Dobra, to było. Fajna gra jest też taka, na mnie ja lubię, gdzie jest dużo wyborów. Albo, no, gdzie podejmujemy różne decyzje, nie? To też jest. Na pewno Heavy Rain, czy coś. Tylu. Fajny. Tam ojcu porwano dziecko. Syna. Jeden syn mu umarł. Drugiego porwano. I tam było coś w stylu, pokaż jak dużo jesteś w stanie zrobić dla swojego dziecka, żeby je uratować. Ja musiał robić różne zadania. Najpierw to jechać pod prąd na autostradzie. Różne były takie właśnie rzeczy, ale bardzo fajne i można było się wczuć w fabułę samą. Nie jakbyś film oglądał w sumie. No. I podejmowałeś tam różne decyzje. Miałeś przejść przez jakieś tam elektryczne płoty, czy nie pamiętam. Napić się trucizny, a odciąć sobie palec. Nie. To jest takie fajnie zapracowane. No. Jak w filmie. Okay. Halo, Franku. Przypomniało mi się coś. No dawaj. Z dzisiaj, znaczy z ostatniej nocy. Bo sobie wbiłem klina. No tak, właśnie, co mi się dzisiaj wydarzyło, nie? No i sobie jakoś cudem przypomniałem. Mieliście coś takiego, że na przykład położyliście się pod wpływem
alkoholu czy tam czegoś do spania i tam po tamtej stronie też odczuwaliście skutki upojenia? Ja tak nie miałem. Ja chyba nie przypominam sobie. Chyba nie. No właśnie. No ja właśnie miałem coś takiego, że zwykle to wtedy właśnie nie, tam nie odczuwałem tego, ale dzisiaj wyjątkowo odczuwałem. I właśnie taka była sytuacja, że się położyłem po dobrym bimberku. Trochę się tak zrobiłem, byłem taki, no ciężki dzień na to. Wyluzowałem się i mówię, dzisiaj sobie dam spokój ze wszystkimi jakimiś tam tematami, muszę się odespać, tak. No, ale potem po paru godzinach, już pod koniec fazy znowu generalnie tej dłuższej snu, nie? No i coś tam zaczyna mi się kojarzyć i czuję, gdzieś tam idę, że tak powiem. Szczegółów nie pamiętam, ale pamiętam, że mówię, kurde, jestem pijany, nie? To jest jakiś taki zadumiony, nie? Mówię, jak to? Kurczę, że zwykle to poza, że tak powiem, nie odczuwałem tego tak, nie? No i tak mi się coś zapamiętało. Budzę się, mówię, kurde, ja jestem nawalony, nie? Ale budzę się w sumie trzeźwy już, nie? O. W sumie taki, trzeźwy, tam, no. Tam przeniosłeś ten upój. No, przeniosło się, no. Wyjątkowo. I w zasadzie to... I tam ponoć... szybciej strawiłeś może. Nie wiem, ale ponoć to prawidłowo jest. Powinno się odczuwać też skutki upojenia. Przynajmniej ciało astralne odczuwa. Także nie jest skazane picie. Nie pomaga w niczym. I jakby się to potwierdziło. Generalnie wszystko to było takie subtelne. Ale było i to zapamiętałem. No. Także takie z mojej strony. Kolejny challenge może? Nie, na rzecz. Potwierdzić to, co Chris mówi. Sprawdzić to trzeba. No tak. Bo jedno potwierdzenie to trochę za mało. Tak. No. Nie wiem, czy to było, nie, czy to prawdziwe jest, nie? No, ale jeden właśnie doświadczony podróżnik mi mówił, że także teoretycznie powinienem właśnie odczuwać skutki upojenia, tak? Więc tak to... I tak to było rzeczywiście. Ale nic się nie działo tam jakiegoś, nie? Grubszej akcji nie było? Nie było. Po prostu byłem sobie gdzieś tam. Nie haftowałeś astralnymi... Nie, to nie. Tak nie. Nie, tylko takie lekkie, takie jakieś zakołysane taki też właśnie. No. Taki jak położyłem się spać, taki byłem tam. Czy myślę, że możliwe, że każdy by odczuwał, nie tylko później tego i tak nie pamięta. No. Bo ja jak się więcej napiję, to nic nie pamiętam. Nic. No właśnie, a czasami bywa, że idę pod wpływem i tam nie jestem pod wpływem. To też takie... Ale tym razem byłem. Trzeba. A to teraz mi fajny sen przypomniałeś. Nie. Tak, zapamiętałem to właśnie. Mi się przypomniał właśnie sen, jak jedna dziewczyna chciała popełnić samobójstwo i chciała połknąć jakieś tabletki nasenne, wszystkie naraz. A ja jej wyrwałam to z ręki i zamiast wyrzucić to, sama połknęłam wszystkie. Ale nic mi nie było, po prostu czułam się, jakbym była... We śnie. Straciłam kontrolę. Tak, we śnie właśnie. Bujałam się, wszystko widziałam na fioletowo, obraz się powiększał, zmniejszał. To jakbym była troszkę, że tak powiem, na haju po prostu. Senny. To wszystko wirowało. Nie wiem, jak to jest, ale wydaje mi się, że to właśnie to. Że się obijałam o wszystko, fioletowe, kolory zmieniało. Podłoga była bliżej, dalej i ludzie mnie prowadzili po prostu gdzieś tam przed siebie i oglądałam tylko widoki. I tak wiesz, ktoś tam mówi, do szpitala trzeba pojechać, czy coś tam. A ja mówię, nie, wszystko w porządku, jest wszystko okej. No i sobie chodziłam, aż wytrzeźwiałam. No. To tak mi przypomniałeś teraz, właśnie fajne. I to było bardzo takie wyraźne, jakby, bo naprawdę.
Ja miałem tak w śnie parę razy, że mi się sikać chciało, a nie mogłem się wysikać. O, ja też tak miałam! Jejku, to jest najgorsze! A miałeś też tak, że wszystkie ubikacje były zamknięte i nigdzie nie mogłeś? Albo każdy ci przeszkadzał w tym? Ja tak miałam. Czy jakieś rozpraszacze miałem, ale zazwyczaj to jest tak, że na przykład przez dłuższą część snu próbuję, a nie mogę. Znaczy, no, wydaje mi się, że to zrobiłem, a znowu mi się chce, nie? Aż w końcu się budzę i sobie myślę, aha, dobra. No, że masz pełny pęcherz. Ale dobre, tak. Bo 3 minuty temu miałem was zapytać o sikanie, ale myślę, nie, no nie będę pytał o sikanie. Nie, bardzo dobre pytanie. Wyszło. Ja będę bił, no. Bardzo dobre pytanie, o to za łebka to ile razy się zwikałem po prostu, o jak się mi fajnie sika, o, a to popuściłem, o kuźba. I budzi mnie ciepła zupa. To ja tak miałem tylko z tym, z pluciem, że coś wypluwam we śnie, a tu naprawdę gdzieś tą ślinę poleciało. No. A to ja to cierpię. O, mamo. A ja to zawsze miałam właśnie z tym załatwieniem się tak, że ja chcę, już się szykuję, a tu nagle przychodzi wujek, ciocia, wszyscy przychodzą nagle do mnie, żeby popatrzeć, jak się załatwiam, ja nie mogłam nigdy przez to. Wszyscy przychodzi, a jak chciałam podnieść toalet, tam ubikację czy deskę, to też nie, było zablokowane. A jak usiadłam, to właśnie wszyscy przychodzili, a co tam u ciebie, a jak tam? No i nie mogłam. No, ale mogłabym się uświadomić, nie? Ale nie, po co? Nie dałam rady. Ach, ta rodzina lubi przeszkadzać w momentach takich, no. Pilnują się. Tak, żeby mnie nie porwali. No, ciekawa jestem, skąd to się bierze. No, ale generalnie te intymne tematy to nas też uświadamiają, że jest coś nie tak, że to nie jest rzeczywistość fizyczna, tak? Bo są takie to... takie... inne trochę, tak? Doznania, co gdzieś tam odczuwa i to wszystko jest takie jakieś... dziwne, nie? Subtelniejsze. No. Właśnie, a trafił ktoś do was kiedyś do takiej krainy, co kiedyś Jarek o niej opowiadał? A dokładnie? Tam każdy z każdym. A, to jest to Monroe o tym wspominał w książkach. Jest no, takie Jarek miejsce. Też kiedyś, ja fizycznie się nie udał. Ja tylko fizycznie byłem, ale w tym, w parku. Fizycznie. Ale czekajcie, no to był park rzeźb i to kamiennych tylko. Czy tam miedzianych? Nie skończyło się. Nie? No nie dokończyłem. Jest, chyba ludzie się nie uzależniają. A tu już każdy wie. Twoje. A czemu w sumie pytasz? Czy byłeś tam? Chyba się wyciszył. Udało mi się to zrobić. Z każdym? No, żartuję. Nie z każdym. A, w sensie, że się dostroić do tego. Dziwnie zabrzmiało, no. A, widzisz, to odwiedziłeś ten obszar. No, tak mi się wydaje, nie? A w Oslo byłeś też w tym parku? Podobnie? Podobne? No, no. Podobne tematy, co? Nie. Czy nie? Czy całkiem nie, inaczej? To nie ten sam obszar. Aha. Nie. Aha. To co innego. Okej. Okay. Ale to taki jest temat, no, może trochę więcej wspomnę o tym. Mhm. To było. Nietuzinkowe. Dobre. Tylko mówię, no to jest kwestia, no co kto lubi, nie? Mm. No to wejść z ciekawości, tylko tam można, tak jak można się zatracić, nie? Mm.
No, to Jarek wspominał, że kogoś miał uświadomić, kto tam się zatracił, a tu w fizyczności w śpiączce już był, to nie? I go dopiero uświadamiał, że co robi. No to trochę taki jest temat, no kurczę. A, głębszy. No akcje ciekawe, no nie powiem, nie, ale to jest takie, no... No to opowiadaj, to opowiadaj. No na pewno. Jeszcze nie jestem gotów. Jeszcze nie jestem gotów na to. Nie jesteś jeszcze gotów? Idzie czas, tak. To jest Sugier. Darek Sugier chyba też o tym wspominał. Że też tam był. Jeśli dobrze kojarzę. Tak? No. I no. Ja tam go widziałem, może z dwa filmy jego widziałem, albo trzy tam więcej. Teraz ostatnio chyba dwa dni temu widziałem jego film. Wiecie? Mhm. No to ja zacząłem od jego książek, tych trzech, bo na YouTubie są dostępne i później cały kanał przestudiowałem. Do głębi. Ale wyciągnąłeś coś ciekawego do siebie? No. Z jego materiału, że tak powiem? No to mnie zainteresowało w sumie dobę. Od tego się zaczęło i w sumie po tych jego książkach to ten pierwszy taki świadomy sen, czy tam oby, nie wiem, coś tam po pograniczu miałem, to co ten, jak, kurczę. Miałeś ze zmarłymi coś? No to właśnie ta relacja moja, co tą znajomą odwiedziłem. Aha, to znajomą, aha. No, ten. A ktoś jeszcze miał z was? Marcin co opisał. Tylko w snach. No w snach mam. No w snach, ja ale nieświadomie, ale nieświadomie. No, to znaczy wiedziałam, że to jest sen, ale i tak nie był to, że tak powiem... Nie byłam w pełni świadoma, wiedziałam, że ta osoba po prostu no już nie żyje, nie ma jej, ale jakby śniłam dalej po prostu, nie? Ja wtedy do Jarka chyba wysyłałem też tą relację. To było sny w snach. Dwa? Sny wielopoziomowe. No i to było chyba. Jedną z takich, napisałem jedną z takich właśnie tych zmarłych i wysłałem tam. Bo tam akurat chodziło, tam było o czym? Ale nie publikował tego, Jarek? Nie, opublikował to, no. Opublikował to? No. Aha. Tak, on mówił o tym, na którymś tam wajbie. No to było, nie pamiętam, to było w zeszłym roku jakoś. Koniec roku to był chyba... No to wtedy jakiś, nie wiem, jakiś taki miałem okres, że taki miałem stu, podobny właśnie tam. To babcia tam, tam do rodziny, tam ciotka, coś tam, no jakiś tam obcy. Się tam trafiałem do jakichś miejsc. Hej, sorki, że przerywam. Ja już uciekam. Trzymajcie się i do zobaczenia dzisiaj. No hej, do hej. Zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia hej. W klasie, no. Dzięki. Pa, pa. Pa, pa. Tak. No. I tam to takich było kilka akcji, nie? Właśnie to było to, że wiedziałem, że jestem, nie? W tym i wiedziałem, że się nastawiłem się, że dobra, no muszę ich jakby opowiedzieć. Czy luźnie to wychodziło, nie? Bo ja się nastawiłem, że akurat muszę im powiedzieć, nie? Uświadomić, nie? No ale nie zawsze o to chodzi, nie? No. Nie zawsze jest taki sam plan, nie? Nie ma tego trudnego scenariusza. No, to jest też pytanie, jak czułeś, nie? No nie wiem właśnie, bo ja tak, wiesz, ja wtedy się nasłuchałem tych live'ów, pamiętam.
Jeden za drugim oglądałem tych filmów, oglądałem non-stop, wałkowałem. I kurczę, on też o tych zmarłych jakiś czas tam opowiadał. Ja też się chyba nas i tak, i potem ci tak poszło, tak? No, to taki, ale teraz jakoś, teraz jakieś inne takie historie, nie mam tam, rzadko mi się tam, ktoś tam z rodziny mi się, kto nie żyje, to mi przyśni, nie, ale, ale to ja jest takie, nie tak jak wtedy, nie? Taki był moment, że to non-stop ktoś, nie? No to czyli to coś tam ma w sobie, to co się tam posłucha, co się, jak to się odczuwa, nie? No, to się wiesz, to jakby się nastawić, aha, bo ten... Tak. No teraz... właśnie to też tak mi się wydaje, że to wszystko jest jakby z tym związane. Na przykład też mam takiego kolegę, znaczy się miałem takiego kolegę, no nic nie żyje. ...15 lat? No i tak powiedzmy 2-3 razy w roku, zawsze mi się tam przyjdzie, nie? Mhm. W każdym razie to są inne miejsca jakieś, nie? Nieraz po prostu wystarczy, tam nieraz tam gada. Nie? A nieraz to jest po prostu gdzieś tam historia i idziemy razem bez słów, nie? Bez rozmowy, bez... To tak, to jest tak dopiero później uświadomiłem, nie? Wszystkich tymi znanymi doświadczeniem trochę, nie? On co jakiś czas tam już od jakichś lat przychodzi, nie? Gdzieś tam. To taki po prostu kumpel tam z osiedla, z ulicy tam, nie? Zginął, no, aha, wypadek samochodowy, nie? No, coś tam zostaje, nie? Jakieś wspomnienia, nie? I to też to się wszystko... No, ale to tak jest. No, tak nieraz jest. No jest. No, kwestia właśnie jak się nastawimy, nie? Tak jak dużo się nastawimy, mówię, ja się pewnie nastawiłem z tym. To swoje podejście właściwie chodzi, nie? A to na przykład teraz skupimy się na przykład na cały czas skupiamy tutaj na challenge, idziemy do kogoś, nie? Tak, a teraz na przykład będzie szkoła, nie? Klasa. No. Podejrzewam, że tak samo. To byłeś, słyszałeś, Patryk, co, jaki plan? Plan? Słyszałeś? Plan na dzisiaj? Słyszałeś? No szkoła, nie? No. Czy co? No. No, nasze. Nasze wspólne sanktuarium, szkoła. Moją kulkę energii tam już umieściłem. Albo umieszczę jeszcze. Jeszcze raz. Albo jeszcze za 3 razy. Ja mówię, to jest kwestia czasu. Ruszy. To jest... Kwestia właśnie... Będziemy tym żyć, nie? Znaczy żyjemy. Kwestia chęci, nie? No tak, wiadomo, jeszcze chęci, jeszcze się nastawić, nastawić się na to, to też... Tylko mówię, to na przykład też konkretne rzeczy się na przykład nastawiają. Tam do tego iść, tam do tego iść. Na przykład wczoraj to miałem 3 osoby, nie? No bo u ciebie mieliśmy Mariusz, nie? Później tam taki koleżka. I co? Aha, i ten Czarek mi się, kurde, kto by to pojawił, że... Ale nie wiem, ja nie wiem, o czym gadałem. No, pisał, że gdzieś go wywaliło w przeszłość. A no to coś tam chcę, ale to ja... Dlatego nie dotarł ja pewnie dziś. Ten wrócił. Powrót do przeszłości. No ale będzie co opowiadał, opowiadać mi, nie? No, zajrzy któregoś raz i opowie, co było. Nie, fajnie. Mówię, bo jakiś cel na przykład, nie? Tego wyjścia tam jest, nie? Jak się idzie, nie? Ogólnie stawienie jakieś. Lepiej się idzie jak do celu, nie? Też droga też jest dobra, nie? No tak, intencja. No tak.
bo w sumie to tak nastawia się na to, tak to się, wiesz, co chcesz, tak jakby, nie? Mi się wydaje, że ogólnie my tworzymy takie swoje sanktuaria, nie? Tak. Na przykład mamy grono jakieś, no ja mówię ze swojego doświadczenia, mam grono tak, powiedzmy, tak jak osób znajomych, czy ciekawi, nie? I tak sobie tworzę takie jakby wyobrażenie o tych sanktuarii. Żywe czy martwe. To mogą być wcielenia. Kilka wcieleń coś tam miał. Wszyscy spotykają razem tam, nie? Na imprezie. On to mówi, że nie pamiętam, chyba 300 osób czy ileś? Dobrze, nie pamiętam. Coś mówi tam, jakąś liczbę rzucił, ale nie pamiętam. Wspominam, że aulę ma tam. No. Musi być. No i właśnie, teraz co mi się skojarzyło? Tak jak on mówi na przykład o tych zwierzętach mocy, nie? Mhm. Zwierzę mocy przywołać, pobawić się z nim, nie? I w takie zwierzę można się też tak jakby na zasadzie szmana wejść, nie? I normalnie. No. Nie? Też odczuwać takie zwierzę. No, wcielić się jakby w to zwierzę. To tak samo jest z osobami, tak są te opętania tak zwane. Tak samo ktoś się wciela, nie? Czyli wchodzi w ciało, nie? Niby tak. No niby to są dwie różne sytuacje. Zwierzę to jest osoba. Nie? Tylko za to samo chodzi. Możesz wejść w zwierzę. Mhm. Tej samej jakby... tego samego schematu. I teraz te nasze sny, wizje to mogą być tak samo. Tak o? Tak trochę przerywa ciebie, Patryk, wiesz? No, mówię, że na przykład jak macie na przykład śnisz się coś tam, nie, i na przykład jest taki słaby sen, na przykład nie masz takiej kontroli, jakby się chciało, nie? Mhm. To na przykład powiedzmy gdzieś tam kogoś, znaczy wrzuciło mnie powiedzmy i nie mam tej kontroli z tego względu, że to było jakby ktoś jakby chciał opanować kogoś tam, nie? Mhm. Powiedzmy i wtedy ta osoba wyczuła, aha, ktoś chce coś tam we mnie wejść, nie? I tu nie daje ci tej odpowiedzialności, nie? Cię wywala. Brzmi strasznie, nie? Brzmi strasznie, z tego względu, że to skojarzenie zaraz jest tam, powiedzmy, z religiami, nie? To opętanie, nie? Sama nazwa opętanie brzmi, kurde, masakrycznie, nie? No, ale czyż nie? Takie mi przyszły. No, może tak, może też tak być, nie? Znaczy się, ja sobie to też tłumaczę, bo na przykład ja miałem, kiedyś nie mogę, może wspominam, miałem kuzyna, co lunatykuje. W nocy, kurde, łazi, nie wiem jak teraz, ale on tam od dzieciaka chodził, nie? Mhm. Całą chacie mógł chatę zwiedzać, nie? Ja się nie wiem jak to jest, nie? Mhm. Tak samo pamiętam kiedyś, to w którymś z tych live'ów Jarek mówił, że podczas wyjścia niektórzy słyszą oddech, nie? Mhm. Czy okazuje się, że to twój oddech, nie? Nie? No a tutaj teraz mimo to zmora, nie? Atakuje, nie? Czy coś tam, nie? Że już się przesunąłeś trochę ciałem astralnym. No, to tak. Oddech no, bo na przykład, na plecach. Ja mam na przykład... No, a tu na przykład mam też kuzyna, który na przykład pamiętam powiadał takie rzeczy za dzieciaka, nie? To wiesz, teraz, to mi się teraz przypomina, powiedzmy, po jakichś tam latach, że tam on takie coś gadał, nie? Mówi, no, za dzieciaka on widział zmorę. Ja mówię, jak widział? No, pamiętam, bo w nocy nie mógł spać i na przykład widział, słyszał albo coś, nie? Mhm. Nie? A to nie ten sam, co lunatyka, tylko jeszcze inny, nie? No. Widzicie,
akcję, ktoś czegoś nie wie. Tak. Tam sobie tam. Sobie tam wymyśla, nie ja tak. No. To on mówi, że coś słyszał, na przykład ciotka z wujem wchodzili, oni nic nie widzieli, oni nie słyszeli, tylko on coś tam, nie? Mm. Wiecie, może on już wychodził, ale się tego przeraził, czegoś tam, coś wtedy powiedział, nie wiedział. Nie wiedział, co to jest, nie? Tak. No, to wiecie, on już teraz będzie miał gdzieś 6 lat, 7. No, a to pamiętam, co tam za dzieciaka, nie? Jak powiadał, nie? To normalnie on się tego śmiał. Normalnie rodziców na początku chybała, później mówi, a tam przyłazi, to przyłazi, przejdzie. Przekonany, że on do nas wyda duch czy zmora cię. Mhm. On tak sobie tłumaczył. Albo przerwało, albo coś nie rozumiem, bo mówili, że on teraz ma 6 lat czy 7, a to było za dzieciaka. Nie, 36-37 lat ma. Rzeczywiście to przycina, ja. Tak. Przycina. Nie no, masakra jest, no, nie, ja wiem. Przycina, wiem. No. Myślę, no to halo. Teraz 7 lat, mówię, no. A to było za dzieciaka. Nie, bo to tak jest. Stary chłopę, nie? Nie, no masakra, nie, bo ja nie jestem dziś, to jest kwa masakra, ale ten Discord też tak, Discord nie jak cholera, myśmy dzisiaj też w ciągu dnia gadali, to też tak ciało, że ja pierdzielę, czy wy jesteście tylko przycinać. No nie się, ale to wiesz, gadam, no, gadam. Nie wiesz, że to przycina cię, nie? No. No. I po chwili gadasz, się produkujesz, a nagle ktoś mówi, co ty gadałeś? I nie? I masakra, i na nowo, nie? Kurde, no ale teraz ciebie słychać tak, jakbyś stał obok mnie normalnie. No bo miałem słuchawki, wywaliłem słuchawki. Słuchaj. A, no i tam mikrofon trzeba i tego. A teraz, tak, raz jest dobrze. Teraz elegancko. Teraz... Tak. Elegancja. No ale znowu tak słuchawki. cały czas z telefonem przy uchu rozmawiać, to też trochę uciążliwe. No masakra. No. No nie. Spoko. Dobra. To co, chyba tyle ekipo na dzisiaj, co? No. Nie tak przeciągnęli dobrze, nie? No nie. Idziemy, trzeba coś z tej nocy skorzystać. No, ale jutro wodę, nie? Ty, nie będzie kiedy spać w końcu, nie? Jak tak się będziemy za... No właśnie, dobra, to tak jeszcze podsumowując. To co, dziś do szkoły? Do szkoły, do szkoły. Do szkoły, no tak. Tak, właśnie. Na nauki. Bo ja za każdym razem to albo słyszę, bo tak ostatnio tak to słyszałem Mariusza, nie? No bo wiadomo, do ciebie tam, nie? Mhm. I zazwyczaj jest tak, Edyta i Viola, nie? Mhm. No, i to ja ostatnio też powtarzałem, kurczę, z Mariuszem już gadali, mówię, kurczę, za każdym razem, nie? Mhm. Chociaż ten, nie? Zawsze mi się te głosy pojawiają, nie? Przednie. Gdzieś dobrze zestrojeni no, czy... jesteście może, czy coś. Czyli spotykamy się. No... Coś jest taki plan, nie? No, ale my jako tako my, nie? Patryk, ty, co? Ja i Sandra. Mówię, my jako my, ty, ja i Sandra, nie? Się spotykamy. Wiola, w twoich snach. Mieć. Chodzi o w twoich snach, nie? Że spotykaliśmy się, no to nie, znaczy, nie, ja tylko słyszałem głos. Głosy, nie? Mhm. Bo to były w hipnagogach, nie? Ja mówię w hipnagogach, to zanim się zaczęło wszystko, nie? Wczoraj i przedwczoraj na przykład, nie? Mhm. No. To co? A znowu tak, na przykład tak, miałem wrażenie, że z czarkiem. No mówię, to takie są wrażenia, nie? No. Po prostu nie wiem, na przykład... No ale wiesz, czujesz. Bo na przykład wczoraj... Czujesz ten ident osoby, co nie? Co? Ale wiesz, i czujesz ten ident osoby, że to jest ona konkretnie. Tak. No właśnie, pamiętam, że myśmy ostatnio gadali tam o tym, nie? Że to tak jest na zasadzie jakby każdy człowiek ma swój dźwięk. Czy tą jakąś energię taką, nie? To się wyczuwa, nie? No tak, no bo to się zasadzie... nie znasz się, nie? A wiesz, że to jest ta osoba. No, energia, identyfikacja, cechy jakieś, to odczucie, co nie? To, no, tak w skrócie, ident. Nie, bo ty mówiłeś, że ten tłumaczył, ten Sugier, czy Sugier, jak on ma, nie? Darek Sugier, no.
No, tak. Dobra, bo ja was tutaj zatrzymuję. No dobra, to ten. Nie sugeruj. No to już do szkoły spakowani, plecek już w ręce nie ma. Tak, już. Budziki no. nastawione. Ej, no to fajnie. Dobra, to jakąś ten. Fajnie. No. No to dobra, tak, to na gazie. To uciekało. Sprecyzowane. No. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Miłej. Trzymajcie się. Cześć. Miłej nocki. No. No, pa, pa. Cześć. No. Hej wszystkim. Dzięki za dzisiaj. Cześć. Pa. No, trzymajcie się. Pa, pa. Heja.